Dobra, oficjalnie porzucam nadzieję, że księżyc jest jednak zrobiony z sera. Wow, nawet nie z gołdy. Błyszcząca księżycowa kula lub zakrzywiony banan, albo połówka monety, w zależności od fazy, w której się znajduje, ma wewnątrz różne warstwy, podobnie jak Ziemia. Jedna z tych warstw nazywana jest wewnętrznym jądrem. Około 20 lat temu naukowcy obserwowali, jak obraca się księżyc. Korzystając z tych danych, doszli do wniosku, że ma on płynne jądro zewnętrzne, ale wewnętrzne jądro było trudne do zbadania, więc nie wiedzieli, czy jest ono stałe jak skała, czy stopione jak gorąca ciecz. Ale teraz wszystko jest już jasne. Astronomowie zebrali dane z różnych misji, w tym misji Apollo, podczas której astronauci udali się na Księżyc i samodzielnie zebrali informacje. Ponadto wykorzystali specjalną technikę zwaną danymi sejsmicznymi. Metoda ta polega na badaniu, w jaki sposób fale dźwiękowe przenikają przez różne rzeczy. Weźmy jako przykład trzęsienia Ziemi. Kiedy dochodzi do trzęsienia, powstają fale, które przemieszczają się wewnątrz Ziemi. Naukowcy mogą wykrywać i analizować te fale, aby dowiedzieć się więcej o wnętrzu naszej planety. Ten sam pomysł można zastosować do innych obiektów w naszym Układzie Słonecznym, takich jak planety lub w tym przypadku Księżyc. Kiedy dochodzi do trzęsienia, generuje ono fale dźwiękowe. Uważnie słuchając i badając te fale, naukowcy mogą stworzyć szczegółową mapę tego, co znajduje się wewnątrz danego obiektu. Mogą dowiedzieć się na przykład, że coś ma różne warstwy, z czego są one wykonane i jak są ułożone. Aby sprawdzić, co kryje się w głębi Księżyca, naukowcy wykorzystali również coś, co nazywa się dalmierzem laserowym. Metoda ta bardzo precyzyjnie mierzy odległość między powierzchnią Ziemi i Księżyca. Okazało się, że wewnętrzne jądro naszego naturalnego satelity jest gęstą, solidną kulą wykonaną z żelaza, tak jak ziemskie. Jego szerokość wynosi około 500 km, co stanowi prawie 15% wielkości całego Księżyca. Naukowcy natknęli się również na dowody, które potwierdzają teorię, że warstwa między powierzchnią Księżyca a jego jądrem, zwana płaszczem, przemieszczała się w trakcie milionów lat ewolucji Księżyca. Ruch ten nazywamy odwróceniem płaszcza księżycowego i może on wyjaśniać, dlaczego na powierzchni Księżyca znajdujemy pierwiastki bogate w żelazo. Materiał płaszcza jest ostatecznie przenoszony w górę. Skała wulkaniczna pozostaje w skorupie Księżyca. Niektóre materiały w tej skale były zbyt gęste, więc po prostu zapadły się z powrotem przez lżejszy materiał skorupy, aż do granicy jądra i płaszcza. To jak cykl, w którym materiał płaszcza Księżyca unosi się podczas aktywności wulkanicznej, przenosi bogate w żelazo pierwiastki na powierzchnię, a następnie opada z powrotem. Jest jeszcze jedna tajemnica, którą naukowcy próbują rozwiązać. Co spowodowało, że pole magnetyczne Księżyca osłabło i prawie zniknęło z czasem? Wydaje się, że teraz, gdy wiemy o żelaznym jądrze i globalnym odwróceniu płaszcza, możemy uzyskać więcej odpowiedzi na temat pola magnetycznego Księżyca. Wiedza o tym, jak wygląda wewnętrzne jądro, pomoże nam lepiej zrozumieć historię Księżyca, a także historię całego Układu Słonecznego. Jedna z powszechnie akceptowanych teorii na temat pochodzenia Księżyca głosi, że doszło do masywnego zderzenia Ziemi we wczesnych stadiach jej istnienia z innym, tajemniczym obiektem w naszym Układzie Słonecznym. Nazywa się to teorią Wielkiego Zderzenia. I to zderzenie było tak silne, że oderwało duży kawałek prymitywnej stopionej Ziemi. To znaczy, nie tak duży w porównaniu z tym, co pozostało. Gdybyśmy umieścili amerykańską 5-centówkę obok pojedynczego zielonego groszku, mielibyśmy dobre wyobrażenie, jak duża jest nasza planeta w porównaniu z Księżycem. Odłamek ten został następnie wysłany na orbitę wokół naszej planety. Mogło to nastąpić około 95 milionów lat po uformowaniu się naszego Układu Słonecznego. Obiekt, który zderzył się z Ziemią, miał przypuszczalnie około 10% masy naszej planety i mniej więcej wielkość Marsa. Ma to sens, w końcu Ziemia i Księżyc mają podobny skład. Oczywiście istnieją inne pomysły na temat tego, jak uformował się Księżyc. Jedna z teorii mówi, że został on pochwycony przez siłę grawitacji naszej planety. Oznacza to, że Księżyc był po prostu przypadkowym obiektem, który nagle został przeciągnięty i wciągnięty na orbitę Ziemi. Istnieje nawet hipoteza, że Ziemia ukradła Księżyc z Wenus. W takim przypadku Księżyc nie powinien narzekać. Wydaje mi się, że stąd ma o wiele lepszy widok. Więc tak, Księżyc i Ziemia są podobne, jeśli chodzi o skały i niektóre minerały, ale Księżyc nie ma takiej samej atmosfery jak nasza planeta. Jego atmosfera jest cienka i składa się z dziwnych gazów, w tym potasu i sodu, czego nie można znaleźć w atmosferze Marsa, Wenus czy Ziemi. A skały na Księżycu nie zawierają wody. Nie oznacza to jednak, że woda w ogóle tam nie występuje.
Dawno temu, w XVII wieku, astronomowie zaobserwowali duże, ciemne plamy na powierzchni Księżyca. Jeden z tych astronomów uważał, że plamy te wyglądały jak oceany, więc nazwał je Maria, co po łacinie oznacza morze. Inni astronomowie również tworzyli mapy Księżyca i używali terminu Maria do opisania tych ciemnych plam. Na przykład Mare Tranquillitatis, co tłumaczy się jako Morze Spokoju, gdzie wylądował Apollo 11. Wygląda jednak na to, że ciemne plamy nie są w rzeczywistości oceanami. Są to równiny wykonane z utwardzonej lawy, która wypłynęła dawno temu z wulkanów. Te erupcje wulkaniczne pozostawiły po sobie gładkie, płaskie obszary, zwane równinami bazaltowymi. Pod koniec XIX wieku pewien obserwator nieba badał Księżyc i odkrył, że nie ma on atmosfery. Bez atmosfery nie ma chmur i powietrza, które zapobiegłyby parowaniu wody. Naukowcy sądzili więc, że jakakolwiek woda na Księżycu natychmiast by wyparowała. Uważali, że jest on całkowicie suchy. Jednak w 1961 roku jeden z fizyków wpadł na inny pomysł. Wskazał on, że na Księżycu może znajdować się woda w specjalnych rejonach zwanych obszarami stale zacienionymi. Są to miejsca na Księżycu, do których nie dociera światło słoneczne, więc pozostają ciemne przez cały czas. Tak więc lód wodny mógłby istnieć w tych ciemnych obszarach, a ponieważ są one bardzo zimne, lód nie wyparowałby. Ale kiedy astronauci z misji Apollo udali się na Księżyc, przywieźli próbki gleby. Naukowcy nie znaleźli w nich śladów wody. Wszyscy wrócili więc do myślenia, że Księżyc jest całkowicie suchy. W latach 90. NASA skupiła się na tych zacienionych kraterach i znalazła wysokie stężenia wodoru, co oznaczało, że na biegunach Księżyca może znajdować się lód. Wciąż nie byli pewni, więc kopali dalej i po pewnym czasie znaleźli wodór uwięziony w maleńkich kulkach szkła wulkanicznego. Ponieważ obecnie na Księżycu nie ma aktywnych wulkanów, oznacza to, że woda prawdopodobnie była tam obecna, gdy te wulkany wybuchły dawno temu. Ponadto we wczesnych stadiach rozwoju naszego Księżyca mogło być tam znacznie więcej wody. W 2020 roku wysłana przez NASA misja Sophia pokazała nam to, czego szukaliśmy od naprawdę długiego czasu. Na Księżycu faktycznie jest woda. Okazuje się, że ukryła się w ziarnach księżycowego pyłu lub przykleiła do powierzchni w oświetlonych słońcem obszarach Księżyca. Nie ma więc oceanów takich, jakie mamy na Ziemi, ale przynajmniej coś jest. Pozostaje jednak pytanie, skąd w ogóle wzięła się tam woda. Wygląda na to, że Księżyc miał chaotyczną historię w czasie, gdy się formował, podobnie jak większość planet i księżyców w naszym Układzie Słonecznym. Istnieją pewne dowody na to, że woda dostała się tam z komet uderzających w jego powierzchnię w dawnych czasach, a może nawet nadal pochodzi z tych, które uderzają w Księżyc. Teraz mówimy o chaotycznej sytuacji, w której lodowe mikrometeoryty zderzają się z powierzchnią Księżyca, a pył tworzy jeszcze większy bałagan podczas interakcji z wiatrem słonecznym, ale czekamy, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, kiedy wspomina się o wodzie, nieuchronnie mówi się też o życiu. Dlatego chcemy dowiedzieć się więcej na temat całego tego lodu ukrytego w kraterach polarnych na Księżycu. Być może dowiemy się z niego więcej o tym, jak rozwinęło się życie na Ziemi. Może komety przyniosły tu wszystkie niezbędne pierwiastki. A co jeśli niektóre z tych pierwiastków utknęły również w lodzie na Księżycu? Musimy koniecznie to zbadać. Czy poznajecie ten majestatyczny świat? Druga co do wielkości planeta w Układzie Słonecznym. Gazowy gigant o mglistej, żółto-brązowej prezencji. 7 ogromnych, budzących podziw pierścieni. Tak, macie rację, to nie może być nic innego jak Saturn. Niedawno kosmiczny teleskop Hubble'a dokonał zdumiewającego odkrycia. Najwyraźniej pierścienie od dawna robią z planetą coś dziwnego. Nowe badanie ujawniło, że te ikoniczne obręcze podgrzewają górne warstwy atmosfery Saturna. A co najciekawsze, uczeni z NASA twierdzą, że czegoś takiego nie zaobserwowali nigdzie indziej w Układzie Słonecznym. Tajemnica czekała na odkrycie przez 40 lat. Astronomowie wpadli na trop dopiero dzięki obserwacjom planety prowadzonym przez kosmiczny teleskop Hubble'a, a także sondy Cassini oraz sondy Voyager 1 i 2. Ta nieoczekiwana interakcja gazowego giganta z własnymi pierścieniami może dać nam odpowiedź na pytanie, czy planety w innych układach gwiezdnych również mają systemy obręczy podobne do tych Saturna.
jak to się stało, że gazowy gigant jest powoli gotowany przez własne pierścienie? Na jakiej podstawie dokonano tego odkrycia? Wymownym dowodem jest nadmierna ilość promieniowania ultrafioletowego. Można je zaobserwować jako linię widmową gorącego wodoru w atmosferze Saturna. Skok, jaki występuje w promieniowaniu, może oznaczać, że coś podgrzewa górne partie atmosfery z zewnątrz. Nadal nie jest jasne, w jaki sposób zachodzi ten proces, ale najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że cząsteczki lodowego pierścienia spadają na Saturna, powodując ogrzewanie. Ale może to być też wpływ drobnych meteorytów lub cząstek wiatru słonecznego. Kolejną prawdopodobną przyczyną jest słoneczne promieniowanie ultrafioletowe lub siły elektromagnetyczne, które wychwytują naładowane elektrycznie pył. Kiedy sonda Cassini zakończyła swoją misję i zanurzyła się w atmosferze Saturna, miała jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby zbadać składniki atmosfery. Okazało się, że wiele cząstek rzeczywiście spadało z pierścieni. Tak czy inaczej, proces ogrzewania zachodzi pod wpływem pola grawitacyjnego gazowego giganta. Astronomowie oczywiście zdają sobie sprawę z powolnego rozpadu pierścieni Saturna, ale wcześniej nie zastanawiali się, jak ten proces wpływa na samą planetę. Wróćmy jeszcze na chwilę do sondy Cassini. Przez ponad dekadę badała Saturna, udostępniając obrazy gazowego giganta i jego lodowych księżyców. Zabrała nas do cudownych światów, w których rzeki metanu wpadały do mórz metanu, a strumienie gazu i lodu wyrzucały materiał w przestrzeń kosmiczną. W każdym razie Cassini badał również magnetosferę Saturna. Otóż siły działające głęboko wewnątrz planety wytwarzają gigantyczny pęcherz magnetyczny wokół niej. Bańka ta nazywana jest właśnie magnetosferą. Niestety astronomowie wciąż mają niewiele informacji na temat tego zjawiska, ponieważ pola magnetyczne są niewidoczne i oczywiście najlepiej badać je od wewnątrz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przez układ słoneczny mkną ultraszybkie strumienie naładowanych elektrycznie cząstek, które pochodzą ze Słońca, znane też jako wiatry słoneczne. I nagle coś staje im na drodze. To pole magnetyczne Saturna. Chroni ono planetę, sprawiając, że cząstki słoneczne się cofają. W rezultacie siły magnetyczne Słońca szaleją na zewnątrz magnetosfery Saturna, podczas gdy wewnątrz ochronnej bańki gazowego giganta dominują jego własne siły magnetyczne. Nasza rodzima planeta również posiada pole magnetyczne, ale tworzy ono znacznie mniejszą magnetosferę. Mimo to skutecznie chroni nas przed szkodliwymi cząsteczkami pochodzącymi ze Słońca i z kosmosu. Ale mimo że Saturn jest zabezpieczony przez magnetosferę, Słońce wciąż potrafi namieszać. Energetyczne wiatry z naszej gwiazdy omiatają gazowego giganta, powodując masywne zorze polarne, ale w przeciwieństwie do zórz ziemskich, te Saturna można zobaczyć tylko w świetle ultrafioletowym. Innymi słowy, są one niewidoczne z powierzchni Ziemi. Można ich doświadczyć tylko pod warunkiem, że poleci się w kosmos. Co ciekawe, na tym gazowym gigancie istnieją różne typy zorzy. Na przykład inny rodzaj wyzwalają naładowane cząstki pochodzące z erupcji wulkanicznych na księżycach planety. Niektóre zorze na Saturnie mogą też być wywoływane przez potężne wiatry wirujące w atmosferze planety. Wieją one w jonosferze, która jest sferą znajdującą się pod magnetosferą i mogą być odpowiedzialne za zmienne tempo rotacji planety. Zjawisko to utrudnia naukowcom ustalenie, jak długo trwa jeden dzień na planecie z pierścieniami. Mówiąc o wiatrach, na Saturnie nad biegunem południowym planety występuje tajemniczy wir. Całość przypomina ogromną burzę, którą można by porównać z huraganem na Ziemi, ale w tym przypadku samo jego oko cyklonu mierzy prawie 4000 km. Dla porównania, centrum ziemskiego cyklonu ma zaledwie od 3 do 5 km. Astronomowie są zakłopotani, ponieważ zjawisko wygląda jak huragan, ale zachowuje się zupełnie inaczej. Jest nieruchome i nieustannie wiruje nad tym samym obszarem bieguna południowego. Co więcej, podczas gdy wiry polarne na Ziemi mają zimne rdzenie, ten na Saturnie jest ciepły. A teraz przygotujcie się na kolejną niespodziankę ze strony gazowego giganta. Na obrazie przesłanym przez kosmiczny teleskop Hubble'a można zauważyć kilka ciemnych, zacienionych plam po lewej stronie pierścieni planety. Są nieformalnie nazywane szprychami, zapewne dlatego, że przypominają szprychy w rowerze. Ich poziom zacienienia i kształt są różne, mogą wydawać się ciemne lub jasne, wszystko zależy od kąta i oświetlenia. Czasami mogą nawet wyglądać jak plamy, a nie coś o klasycznym promienistym kształcie szprychy.
nie są też zbyt trwałe. Dobra wiadomość jest jednak taka, że im bliżej 6 maja 2025 roku, tym będzie ich coraz więcej. Wtedy nastąpi równonoc jesienna na Saturnie. Na Ziemi jest to moment, w którym Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem planety, a dzień i noce trwają tyle samo, ale na Saturnie jest nieco inaczej. Podobnie jak w przypadku naszej planety, oś obrotu gazowego giganta jest nachylona, dlatego występują tam cztery pory roku. Ale ponieważ orbita Saturna jest znacznie większa, każda z tych pór roku trwa około 7 ziemskich lat. Równonoc występuje, gdy pierścienie Saturna są ustawione krawędzią do Słońca. Co jednak powoduje powstawanie szprych? Astronomowie uważają, że może to być pole magnetyczne gazowego giganta. Kiedy planetarne pole magnetyczne oddziałuje z wiatrem słonecznym, tworzy elektrycznie aktywne środowisko. Jak już wiemy, na Ziemi skutkuje to zorzą polarną, zwaną również jako Aurora Borealis. Jeśli chodzi o Saturna, naładowane mogą zostać również najmniejsze cząsteczki lodowego pierścienia i prawdopodobnie tymczasowo unoszą się nad większymi odłamkami, tworzącymi pierścienie. Po raz pierwszy szprychy w pierścieniach Saturna zostały zauważone przez misję Voyager. Miało to miejsce na początku lat 80. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jest to zjawisko sezonowe. W końcu Voyager 2 tylko minął planetę, a potem popędził dalej. Aby dowiedzieć się, czym są szprychy i jak funkcjonują, astronomowie potrzebowali teleskopu kosmicznego, który mógłby obserwować pierścienie Saturna z daleka, takiego jak ten Hubble'a. Ostatnia równonoc na Saturnie miała miejsce w 2009 roku. Właśnie wtedy sonda kosmiczna Cassini przemierzała obszar wokół gazowego giganta. Przesłała na Ziemię wiele niesamowitych obrazów. Dość szybko udało się dowieść, że szprychy nie występują jako następstwo interakcji grawitacyjnych z Saturnem, ani w rezultacie wpływu księżycowych gazów giganta lub małych księżyców, które krążą bardzo blisko pierścieni planety. Był rok 2005, kiedy sonda Cassini potwierdziła, że szprychy są związane z polem magnetycznym Saturna. I choć tamta misja zakończyła się w 2017, kosmiczny teleskop Hubble'a kontynuuje długoterminowe monitorowanie zmian wokół Saturna. Pomimo wszystkich obserwacji, astronomowie wciąż nie są w stanie przewidzieć początku i czasu trwania sezonu ze szprychami. Na szczęście widoczne pierścienie Saturna są doskonałym laboratorium do badania tego zjawiska. Jak zapewne wiecie, inne gazowe olbrzymy w Układzie Słonecznym również posiadają pierścienie, ale nie są one tak widoczne. Naukowcy nie wiedzą, czy szprychy występują również tam. Powierzchnia Księżyca jest pokryta milionami kraterów, ale coś zgoła innego zwróciło na niego ostatnio uwagę świata. Ogromna dziura przypominająca wejście do tunelu. Natknięto się na nią podczas prac japońskiej sondy zbierającej dane o księżycowych jaskiniach lawowych. Naukowcy zaobserwowali tam nietypowe zachowania echa, które mogą wskazywać, że pod skorupą znajduje się pusty obszar. Badacze wykorzystali echo do zbadania bliskiej okolicy otworu i nie wykluczyli, że możemy mieć do czynienia z całą siecią tuneli. Średnica dziury jest ogromna jak boisko do piłki nożnej. Krater ma nieregularny kształt i mierzy 130 metrów. Naukowcy twierdzą, że mogą się tam znajdować nieznane dotąd jaskinie, sieć tuneli lub nawet podziemna kraina ukryta głęboko pod powierzchnią. To wszystko mogłoby stworzyć znakomite schronienie dla astronautów albo teren do zbudowania księżycowej kolonii. Nikomu dotąd nie udało się pozostać na Księżycu dłużej niż 3 dni ze względu na warunki na naszym ziemskim satelicie. Cechuje się on dużymi zmianami temperatur, niską atmosferą oraz brakiem pola magnetycznego, które chroni wszystko, co żyje na powierzchni, przed oddziaływaniem promieniowania i światła słonecznego. Astronauci noszą specjalne kombinezony, ale nawet one nie podołają tym warunkom przez dłuższy okres. W jaskini lawowej byłoby to możliwe. Gorąca lawa stygnie z wierzchu. Na górze tworzy się wtedy twarda skorupa, a kiedy lawa przestaje pod nią płynąć, powstają tunele. Występują one również na naszej planecie, ale nie są choćby w połowie tak duże jak te księżycowe. Istnieje wyjątkowy gatunek drzewa zwany drzewem księżycowym. Wyrasta ono z nasion zabranych wcześniej na misję w kosmosie i przywiezionych z powrotem na Ziemię. Można je znaleźć w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych.
Ziemia jest większa od Księżyca o 27%. Ma też o wiele większą masę, więc grawitacja na naszej planecie jest dużo silniejsza. Dla przykładu, jeśli upuścimy kamyk, upadnie o wiele szybciej niż na Księżycu. Wokół Ziemi krąży wiele satelitów, ale Księżyc jest jedynym naturalnym. Utworzył się podczas zderzenia naszej planety z inną wielkości Marsa, a miało to miejsce około 4,5 miliarda lat temu, krótko po tym, jak ukształtowało się Słońce i cały nasz Układ Słoneczny. Zaraz po zderzeniu ogromna chmura odparowanych skał weszła w orbitę okołoziemską, po czym stygnąc, zmieniła się w pierścień niewielkich stałych obiektów. Kiedy później te skały połączyły się ze sobą, powstał Księżyc, którego kratery są pamiątką po tej niezwykłej kolizji. Jeśli stanęlibyście na Księżycu, wasz cień byłby o wiele ciemniejszy niż na Ziemi. To dlatego, że brak tam atmosfery, która rozproszyłaby promienie słoneczne. Jeden z księżyców Jowisza, Io, posiada setki wulkanów z całkiem widowiskowymi erupcjami, które czasem wypluwają lawę nawet na 400 tysięcy kilometrów w głąb atmosfery. Te wybuchy są skutkiem wyjątkowo silnego przyciągania, jakiemu poddany jest ten księżyc. Jego wnętrze na przemian kurczy się i rozluźnia, w zależności czy zbliża się on, czy oddala od Jowisza. Generuje to ogromną energię zasilającą aktywność wulkaniczną. Nie tylko planety, ale też niewielkie ciała niebieskie potrafią mieć swoje księżyce. W 1993 roku naukowcy odkryli asteroidę mierzącą 32 km oraz jej księżyc o wielkości zaledwie ponad 1,5 km. Aby uzyskać jasność naszej centralnej gwiazdy Słońca, potrzeba aż 400 tysięcy księżyców. Księżyc odbija światło płynące ze Słońca, ale sam go nie wytwarza. Natężenie tego światła zależy od kąta między Księżycem, Ziemią i Słońcem. Nasz satelita jest oddalony od nas o około 32 średnice Ziemi, a gdy znajduje się najbliżej, to odległość ta zmniejsza się do 29 ziemskich średnic. Podczas ciemnych i bezchmurnych nocy wydaje nam się, że możemy niemal dotknąć Księżyca w pełni, jednak aby tego faktycznie dokonać, musielibyśmy przemierzyć 400 tysięcy kilometrów. Na Księżycu znajduje się woda. Może nie jeziora czy stawy, ale lodowe okruchy skrywają się w skąpanych w wiecznym cieniu obszarach w pobliżu jego biegunów. Naukowcy uważają, że woda dotarła na Księżyc wiele lat temu, w czasie gdy zarówno on, jak i Ziemia były bombardowane deszczami asteroid i komet zawierających lód. Być może to właśnie ten proces pozwolił na powstanie naszych jezior i oceanów, a nie tylko księżycowego lodu. Najnowsze badania jednak zakładają, że we wnętrzu Księżyca już występowała woda i przedostała się na powierzchnię podczas aktywności wulkanicznej. Podobnie mogło być z naszą planetą. Spośród 200 księżyców w naszym Układzie Słonecznym nasz jest piątym co do wielkości. Największy jest jeden z księżyców Jowisza, Ganimedes, który ma masę 1,5 razy większą niż nasz naturalny satelita. Podczas misji Apollo 11 ludzkość po raz pierwszy stanęła na Księżycu. Był to niezwykle ważny moment w naszych dziejach, pokazywany w mediach na całym świecie. Jednak niewiele brakowało, aby transmisja nie doszła do skutku przez ogromne sztormy szalejące w tamtym czasie nad Australią. Postawiono tam radioteleskop służący do otrzymywania sygnałów z naszego satelity. A co do samego Księżyca, wcale nie wygląda jak idealny okrąg, bardziej przypomina jajo, którego szersza strona zwrócona jest ku nam. Kształt ten zawdzięcza swojej ciągłej rotacji. Księżyc w pełni może przyprawić was o bezsenną noc. Badania dowiodły, że ludzie mają wtedy o wiele lżejszy sen i potrzeba im więcej czasu na zaśnięcie. Nie ma to jednak związku z jego zwiększoną jasnością, a z fazami księżycowymi, które mają wpływ na nasze zegary biologiczne. Każdego roku Księżyc oddala się od Ziemi z powodu interakcji pomiędzy jego polem grawitacyjnym a ziemskimi oceanami. W ciągu jednego roku odsuwa się o około 4 cm, co oznacza, że za 600 milionów lat znajdzie się o 23,5 tysiąca kilometrów dalej niż jest teraz. To wcale nie jest przypadkowa liczba, bo w tym samym czasie całkowite zaćmienia Słońca przestaną mieć miejsce. Człowiek nie postawił stopy na Księżycu od kilku dekad, ale te pozostawione przez wcześniejszych gości z Ziemi nadal są tam widoczne ze względu na brak wiatrów. To oznacza, że mogą tam przetrwać niezatarte nawet miliony lat. Księżyc ma swoją unikatową strefę czasową zwaną Lunar Standard Time. Czas biegnie tam inaczej. Tamtejszy rok jest podzielony na 12 dni, każdy długości naszego miesiąca. Dni zostały nazwane imionami astronautów, którzy chodzili po Księżycu. Kalendarz księżycowy liczy się od momentu, kiedy wylądował na nim Neil Armstrong w 1969 roku.
Na jednym z księżyców Saturna prawdopodobnie istnieją źródła energii niezbędnej do życia. Znajduje się tam podziemny ocean i możliwe, że zachodzą w nim podobne reakcje chemiczne pozwalające na przetrwanie, co na naszej planecie. Dawniej były tam aktywne wulkany, prawdopodobnie w czasach, kiedy u nas żyły jeszcze dinozaury. Stopiona lawa stwardniała miliardy lat temu i utworzyła wyjątkowe kratery księżycowe, jednak wulkany pozostają nieaktywne od dłuższego czasu. Na naszym satelicie występują trzęsienia Ziemi, lub raczej trzęsienia Księżyca. Podobnie jak Ziemia, Księżyc również posiada skorupę, która zmienia swoje położenie. Trzęsienia zachodzą, kiedy skorupa nagrzewa się i rozciąga. Czasem mogą jednak być spowodowane uderzeniem meteorytu. Trzęsienia Księżyca nie są tak silne jak te ziemskie, ale trwają o wiele dłużej ze względu na brak wody, która mogłaby zapobiec wibracjom sejsmicznym. Wahania temperatury na Księżycu potrafią być naprawdę wysokie, ponieważ nie posiada on swojej temperatury. W ciągu dnia temperatura może sięgać nawet 93 stopni Celsjusza, ale przy biegunach wynosi minus 240 stopni. W 2019 roku astronauci odkryli nietypowe zjawisko kosmiczne. Wydawało się, że Księżyc, mijając Słońce, zatrzymał się na moment, by zawrócić w przeciwnym kierunku. To podobne złudzenie optyczne, jakie możemy zaobserwować podczas jazdy samochodem, kiedy wyprzedzamy pojazd jadący wolniej od nas. Wtedy to wygląda tak, jakby przez krótką chwilę jechał on do tyłu. Skorupa Księżyca nie jest tak samo gruba na całej swojej powierzchni. Niektóre jej części mają grubość 60 km, a inne są znacznie cieńsze. Księżyc nie zmienia koloru. Kiedy promienie słoneczne wpadają w atmosferę i docierają do niego, odbijają się od powierzchni, co z naszej perspektywy może wyglądać, jakby przybierał różową lub czerwoną barwę. Czasem dochodzą do tego cząstki kurzu dostające się do atmosfery, które łącząc się z promieniami Słońca, nadają Księżycowi pomarańczowy poblask. Księżyc wcale nie ma ciemnej strony, jest jedynie daleka strona, której nie możemy dostrzec z perspektywy naszej planety. Księżyc obraca się wokół własnej osi i robi pełen obrót wokół Słońca w tym samym czasie, dlatego zawsze widzimy tylko jedną z jego stron. Wszystkie planety w naszym Układzie mają co najmniej jeden Księżyc, oprócz Merkurego i Wenus. Merkury ma mniejszą masę od naszej planety, więc jego grawitacja jest również słabsza, zaledwie 38% ziemskiej. To oznacza, że obiekt ważący 45 kg na Ziemi ważyłby 17 kg na Merkury. Ze względu na słabe przyciąganie oraz zbyt bliską odległość od Słońca, Merkury nie może posiadać swojego Księżyca. Gdyby go miał, najprawdopodobniej zderzyłby się z planetą lub wyleciałby na orbitę okołosłoneczną, ostatecznie wpadając w samą gwiazdę. Wenus najprawdopodobniej nie ma swojego Księżyca również ze względu na swoją niebezpiecznie bliską pozycję względem Słońca. Z miejsca, w którym jesteśmy, Słońce wydaje się takie spokojne i ciche, ale podobnie jak ludzie i w zasadzie cały żywy świat, Słońce ma fazy, kiedy jest mniej lub bardziej aktywne. Konsekwencje są znacznie bardziej dramatyczne w przypadku, gdy staje się nadaktywne. Zróbmy zbliżenie, aby zobaczyć, co się tam dzieje. Jednym ze sposobów pomiaru aktywności naszej gwiazdy jest liczenie plam słonecznych na jej powierzchni. Plamy słoneczne to ciemne miejsca, które tworzą się, gdy pole magnetyczne Słońca ulega splątaniu. To proste. Im więcej plam słonecznych, tym bardziej aktywne jest nasze Słońce. Wygląda na to, że Słońce imprezuje ostatnio jak szalone. Liczba plam słonecznych zaobserwowanych przez naukowców jest najwyższa od prawie 21 lat. W czerwcu na powierzchni Słońca pojawiły się 163 plamy słoneczne. Ostatni raz tak wiele było we wrześniu 2002 roku, 187. Wygląda na to, że ta chaotyczna impreza zbliża się do szczytu, czyli czegoś, co nazywamy maksimum słonecznym. Jak to się w ogóle dzieje? Pole magnetyczne Słońca jest do pewnego momentu silne i zorganizowane, ale jak już powiedzieliśmy, czasami przychodzi czas, kiedy staje się mocno splątane, jak kula z ciasno zwiniętych gumek. Oznacza to również, że plazma unosi się z powierzchni, tworząc pętle i powodując bałagan w postaci rozbłysków słonecznych i czegoś, co nazywamy koronalnymi wyrzutami masy. To wtedy właśnie plazma w górnej atmosferze Słońca, zwanej koronną, wariuje i wybucha z ogromną siłą.
W pewnym momencie te gumki tworzące kule pękają, a wtedy pole magnetyczne Słońca odwraca się i zamienia bieguny miejscami. Wszystko to dzieje się co 11 lat. Tak więc kiedy Słońce wchodzi w tę fazę wysokiej aktywności, wyrzuca gorące kawałki plazmy, tworząc wielkie ciemne plamy wielkości planet i uwalniając potężne erupcje energii i promieniowania. Coś fascynującego dzieje się, gdy Słońce staje się bardziej aktywne. To tak zwany wodospad plazmy, lub inaczej wypukłość korony polarnej. Jest to coś w rodzaju mini wybuchu, który zaczyna się na Słońcu i wygląda tak, jakby chciał uciec, ale wtedy pole magnetyczne gwiazdy przyciąga go z powrotem, zanim zdąży zwiać w przestrzeń kosmiczną. Ten wodospad plazmy jest naprawdę spektakularny. Wznosi się do 62 tysięcy kilometrów nad powierzchnią. To tak, jakbyś ułożył 8 ziem, jedna na drugiej. Istnieje też coś, co nazywa się wirem polarnym. Jest to gigantyczna aureola plazmy, która bardzo szybko obraca się wokół północnego bieguna Słońca. Wir powstaje, gdy duża macka plazmy odrywa się i opada z powrotem w kierunku powierzchni, podobnie jak w przypadku wodospadu plazmy. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego plazma utrzymuje się tak długo nad powierzchnią Słońca. Jednym z fajnych przykładów tego zjawiska był gigantyczny wir w kształcie motyla, który pojawił się w marcu tego roku. Miał on tak nietypowy kształt, ponieważ eksplodował po niewidocznej dla nas stronie Słońca, więc nie można było w pełni zmierzyć jego siły. Na szczęście ten wybuch nie nastąpił w naszym kierunku. Mógł jednak uderzyć w Merkurego i możliwe, że zrzucił z niego trochę pyłu i gazu, ponieważ Merkury ma słabe pole magnetyczne. Wszystko to brzmi fajnie, ale nie jest to dla nas dobra wiadomość. Takie zjawiska oznaczają bardziej intensywne burze słoneczne, które mogą prowadzić do sztormów geomagnetycznych na Ziemi. A te nie tylko brzmią niepokojąco, one rzeczywiście są groźne. Generują chaos i zakłócają pole magnetyczne naszej planety. Burze geomagnetyczne mogą tworzyć piękne zorze polarne, to prawda, ale wszyscy wolelibyśmy cieszyć się takimi fenomenami jak zorza polarna w normalnych warunkach lub po prostu oglądać stary dobry zachód Słońca nad oceanem. Nie chodzi o to, że każda burza słoneczna musi uderzyć w Ziemię, nawet jeśli jest ich więcej. Aby dotrzeć do naszej planety, sztormy muszą być skierowane we właściwym kierunku w odpowiednim momencie. Ale jeśli tak się stanie, mogą zjonizować górną atmosferę planety. To spowoduje zakłócenia komunikacyjne i tymczasowe przerwy w działaniu systemów takich jak GPS i radio. Samo w sobie nie stanowi to dużego problemu, ale może być bardzo niebezpieczne, jeśli zdarzy się w niewłaściwym momencie, na przykład podczas tsunami lub trzęsienia ziemi. Burze mogą również uszkodzić infrastrukturę elektryczną, taką jak linie kolejowe i sieci energetyczne. Jeśli lecisz w tym czasie samolotem, możesz być narażony na wyższe poziomy promieniowania. Nadal nie jest jasne, jak niebezpieczne jest to dla ludzi na Ziemi, ale na pewno stanowi poważny problem dla astronautów w kosmosie. Kiedy burze słoneczne zakłócają pole magnetyczne, wpływają tym samym na migrację niektórych zwierząt, takich jak żółwie morskie, wieloryby i ptaki. Ponieważ wiele zwierząt polega na takich naturalnych kierunkowskazach, mogą być zdezorientowane i mieć problemy ze znajdywaniem pożywienia. A kiedy Słońce osiąga maksimum swojej aktywności, satelity w przestrzeni kosmicznej również mają kłopoty. Mamy więcej satelitów w kosmosie niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy górna atmosfera staje się gęstsza z powodu tych wszystkich zmian, może to popchnąć satelity w różnych kierunkach. Mogą się wtedy zderzyć ze sobą, a niektóre nawet spaść z powrotem na Ziemię, co ponownie jest fajne tylko w filmach z superbohaterami, którzy stosunkowo łatwo radzą sobie z takimi rzeczami. Miejmy nadzieję, że uda nam się uniknąć potężnej burzy słonecznej, takiej jak efekt Carringtona. W sierpniu 1859 roku astronomowie na całym świecie obserwowali, jak liczba plam słonecznych staje się coraz większa. Jednym z obserwatorów był mężczyzna o nazwisku Richard Carrington. Na początku września szkicował plamy słoneczne, gdy nagle oślepił go błysk światła. Trwało to około 5 minut, ale było spektakularne. Później opisał to jako rozbłysk białego światła. Był to bardzo silny, koronalny wyrzut masy. W ciągu zaledwie 17 godzin ta burza pokonała długą drogę między Słońcem a naszą planetą i uwolniła swoją siłę nad planetą, mimo że zwykle zajmuje to wiele dni.
Kiedy zaczęła się ta burza, telegrafy na całym świecie zaiskrzyły, operatorzy zostali porażeni prądem, a papier w urządzeniach się zapalił. Ludzie byli naprawdę przerażeni i zdezorientowani, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli tak jasnego nieba. Niektórzy myśleli nawet, że to koniec świata. Następnego dnia pracownicy obsługujący telegrafy nadal nie mogli pracować, ponieważ ziemska atmosfera wciąż była naładowana. Udało im się za to wysyłać wiadomości za pomocą prądu w zorzy polarnej zamiast zwykłej energii elektrycznej. To zjawisko przyniosło też coś niesamowitego. Właśnie te oszałamiające zorze polarne na niebie. Mieszkańcy Hawajów i Kuby mogli zobaczyć piękne fale i łuki, a ci, którzy znajdowali się tak daleko na północ, na przykład w Chile, mogli podziwiać zorze południowe. Wszystkie te zjawiska powoli, ale stale się nasilają. Weźmy na przykład rozbłyski słoneczne. Są to potężne wybuchy energii słonecznej. W 2022 roku było ich 5 razy więcej w porównaniu do poprzedniego roku. A te najsilniejsze są jeszcze silniejsze i częstsze niż wcześniej. Może to być o wiele bardziej ekstremalne niż ktokolwiek przypuszczał. Co więcej, prawdopodobnie rozpocznie się nieco wcześniej niż przewidywaliśmy. Naukowcy początkowo sądzili, że szczyt nastąpi w 2025 roku, ale wygląda na to, że może się to stać nawet pod koniec 2023 roku. Nie jesteśmy w stanie całkowicie się zabezpieczyć, jeśli burza słoneczna uderzy w nas bezpośrednio, ale nadal możemy zrobić kilka rzeczy, takich jak uziemienie samolotów, dostosowanie ruchu satelitów w kosmosie i upewnienie się, że wrażliwa infrastruktura pozostanie bezpieczna. Aby to wszystko zrobić, potrzebujemy lepszych kosmicznych prognoz pogody, które pomogą nam przygotować się na najgorsze. Z pewnością brzmi to niepokojąco, ale nie martw się. Rozbłyski słoneczne nie zniszczą naszej planety. Owszem, wysyłają naładowany materiał słoneczny w naszym kierunku z dość dużą prędkością, ale nie jest tak, że jesteśmy całkowicie skazani na zagładę. Jeśli ten materiał w nas uderzy, nasza planeta nie pozostawi nas bez ochrony. Nadal mamy atmosferę i pole magnetyczne, które zapewniają nam względne bezpieczeństwo. Gruba atmosfera jest jak tarcza, blokująca promieniowanie, które może nam zaszkodzić. Tak więc rozbłyski słoneczne mogą mieć wpływ głównie na technologię, ale nie zniszczą Ziemi. Wygląda na to, że jednak mamy własnych superbohaterów. Kosmiczny teleskop Hubble'a został umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej w 1990 roku. Oznacza to, że ma już ponad 30 lat doświadczenia w obserwowaniu różnych obiektów kosmicznych. Został nazwany na cześć astronoma Edwina Hubble'a i zbudowany przez NASA. Jest również częścią grupy urządzeń zwanych Wielkimi Obserwatorami NASA wraz z teleskopem kosmicznym Comptona, Chandra i Spitzera. Teleskop Hubble'a został zbudowany, aby badać wszechświat i odpowiadać na najważniejsze pytania związane z kosmosem, m.in. jak tworzą się i ewoluują galaktyki oraz jak sam wszechświat zmieniał się na przestrzeni lat. Teleskop dokonał wielu ważnych odkryć, w tym dostarczył dowodów na istnienie ciemnej materii i pomógł określić tempo rozszerzania się Wszechświata. Jednym z najsłynniejszych zdjęć wykonanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a są filary stworzenia. To region mgławicy orzeł, w którym rodzą się nowe gwiazdy. Zdjęcie wykonane w 1995 roku pokazuje masywne filary gazu i pyłu górujące nad mgławicą. Stało się ono jednym z najbardziej ikonicznych obrazów Wszechświata. Kosmiczny teleskop Hubble'a nadal działa i dokonuje ważnych odkryć naukowych pomimo pewnych początkowych trudności technicznych. W 1993 odkryto problem w głównym zwierciadle teleskopu, który wpłynął na jego zdolność do prawidłowego skupiania światła. Rok później do teleskopu wysłano misję naprawczą, która usunęła problem i od tego czasu działa bez zarzutu. Jedno z najciekawszych odkryć dokonanych przez ten niesamowity teleskop miało miejsce całkiem niedawno. Raport pokazuje, że w przestrzeni wokół Układu Słonecznego istnieje słaba poświata, której nie da się niczym wytłumaczyć. Ponieważ nie udało się jeszcze ustalić jej źródła, astronomowie nazywają to tajemnicze światło Ghost Light. Wiemy, że nie pochodzi od gwiazd ani galaktyk w pobliżu Układu Słonecznego. Nie pochodzi też od pyłu na jego płaszczyźnie. Badacze nie są pewni, co jest źródłem światła, ale uważają, że mogą to być drobne cząstki pyłu i lodu pozostawione przez komety. To jednak tylko teoria, która nie została potwierdzona. Kiedy badamy Wszechświat, często znajdujemy jasne rzeczy, takie jak planety, gwiazdy, galaktyki.
Jednak od czasu do czasu odkrywamy światło pochodzące z miejsc, w których nie spodziewaliśmy się go zobaczyć, na przykład z przestrzeni między planetami. To światło może pochodzić z głębi naszego Układu Słonecznego i może być nowym zjawiskiem, które nie było wcześniej badane. Innymi słowy, w centrum naszej galaktyki może znajdować się coś, co produkuje dużo światła. Sonda kosmiczna Voyager 1 również uchwyciła obrazy pokazujące dużo światła pochodzącego z krawędzi naszego Układu Słonecznego. Jak to się stało, że do tej pory tego nie zauważyliśmy? Cóż, ponieważ większość światła na zdjęciach wykonanych przez teleskop Hubble'a pochodzi od rzeczy znajdujących się blisko Ziemi, ale ludzie zwykle ignorują to światło, ponieważ interesują się takimi rzeczami jak gwiazdy i galaktyki, które są dalej. Nigdy nie przyjrzeliśmy się bliżej ilości światła we wszechświecie i temu, skąd ono pochodzi. Naukowcy używali Hubble'a do znalezienia słabych galaktyk, które mogły zostać wcześniej przeoczone, a które mogą być źródłem tego blasku. Stwierdzili, że takich galaktyk jest za mało, by odpowiadać za dodatkowe światło na niebie. Nie jest to jednak dużo światła, raczej blask 10 świetlików, co wcale nie czyni go mniej ważnym. Być może coś przeoczyliśmy. Przyjrzyjmy się kilku innym ważnym odkryciom, których dokonaliśmy za pomocą Hubble'a, na przykład ciemnej materii, której nie możemy zobaczyć, ale wiemy, że istnieje ze względu na jej wpływ na grawitację. Stanowi ona około 23% wszechświata. Patrząc na to, jak wpływa na światło, teleskop Hubble'a pomógł stworzyć trójwymiarowe mapy miejsc występowania ciemnej materii i wygląda na to, że staje się ona coraz bardziej niezdarna, co oznacza, że zachowuje się bardzo podobnie do grawitacji. Teleskop Hubble'a odkrył również dwa nowe księżyce wokół Plutona, Nix i Hydra, oraz zbadał zmieniającą się powierzchnię planety karłowatej. Ponadto odkrył masę planety Eris, która jest większa od Plutona. Dzięki temu naukowcy uświadomili sobie, że w pasie Kuipera, regionie poza naszym Układem Słonecznym, mogą znajdować się podobne obiekty. Doprowadziło to do przeklasyfikowania Plutona na planetę karłowatą. Dalsze obserwacje tych odległych obiektów mogą pomóc nam zrozumieć ewolucję naszego Układu Słonecznego. Wybuchy promieniowania gamma są najpotężniejszymi eksplozjami we wszechświecie i przez długi czas nikt nie wiedział, skąd się biorą. Hubble pomógł nam odkryć, że wybuchy te miały miejsce w galaktykach produkujących dużo gwiazd i posiadających niewiele ciężkich pierwiastków. To sugeruje, że zachodzą, gdy duże gwiazdy zapadają się w czarne dziury. Takie galaktyki posiadają wiele dużych gwiazd, które szybko się rozpadają i nie mają zbyt wiele ciężkich pierwiastków, więc mogą zamienić się w czarne dziury. W 1994 kometa Shoemaker-Levy 9 zderzyła się z Jowiszem. Hubble uchwycił całe wydarzenie ze szczegółami niczym zaradny dziennikarz. Uderzenie rozbiło kometę na wiele małych kawałków, co spowodowało 21 innych widocznych kolizji. Największe uderzenie stworzyło kulę ognia i ciemną plamę na powierzchni Jowisza. Obserwacje Hubble'a nie tylko wywołały zainteresowanie opinii publicznej kosmicznymi uderzeniami, ale także dostarczyły nowych obserwacji na temat atmosfery Jowisza. Musimy również porozmawiać o czarnych dziurach. Są to punkty w przestrzeni, w których grawitacja ma tak dużą siłę, że nawet światło nie jest w stanie jej wyrwać i materia zostaje ściśnięta na bardzo małej przestrzeni. Wiemy, że może się to zdarzyć, gdy gwiazda, taka jak Słońce, zbliża się do końca swojego żywota. Na początku życia gwiazdy wodór zapala się w jej gęstym, gorącym jądrze. Z powodu grawitacji stara się ona ściągnąć swoją własną masę do maleńkiego punktu. Dopóki ma energię wytworzoną przez fuzję wodoru, wypycha się na zewnątrz. Życie gwiazdy zależy od delikatnej równowagi między tymi siłami i może trwać miliony, a nawet miliardy lat. Kiedy ta energia zostanie wyczerpana, jedyną siłą, jaka pozostaje, jest siła grawitacji. I tak niektóre gwiazdy stają się czarnymi dziurami. Ponieważ światło nie może uciec przed ich siłą przyciągania, nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Dla ludzkiego oka są one niewidoczne. Aby je wskazać, potrzebujemy specjalnych narzędzi i wyjątkowych teleskopów. Hubble odkrył, że większość galaktyk z centralnym wybrzuszeniem gwiazd prawdopodobnie posiada supermasywne czarne dziury. Zauważył również silny związek między rozmiarami czarnych dziur a galaktyk będących ich gospodarzami. To może pomóc nam zrozumieć, jak wszechświat zmieniał się w czasie. W takim razie, czym jest supermasywna czarna dziura? Już mówię. To bardzo duża czarna dziura, która zazwyczaj znajduje się w centrum galaktyki. Jest miliony, a nawet miliardy razy masywniejsza od Słońca i może połknąć gwiazdy, a nawet całe galaktyki. Naukowcy wciąż badają te tajemnicze obiekty, ale wierzą, że odgrywają one kluczową rolę w formowaniu i ewolucji galaktyk.
Przed Hubblem tak naprawdę nie wiedzieliśmy, ile lat ma Wszechświat, co często prowadziło do dziwnych paradoksów, takich jak ten, w którym gwiazdy odkryte przez astronomów były starsze niż sam Wszechświat. Jednak dzięki określeniu przybliżonego tempa rozszerzania się Wszechświata Hubble pomógł nam zwęzić jego wiek. Około 13,75 miliarda lat. Próba określenia dokładnego wieku Wszechświata jest bardzo ważnym pytaniem, ponieważ większość astronomów uważa, że nie istnieje on od zawsze, ale pojawił się w jednej, naprawdę gorącej i gęstej kuli ognia zwanej Wielkim Wybuchem. O tak, dokładnie to pamiętam. Od skarbów wartych tysiące dolarów po zupełnie nowe telefony i starożytne miasta. Zanurzmy się głęboko w wodzie i zobaczmy, co można tam znaleźć. Wyobraź sobie, że wybierasz się na rejs łodzią po rzece. Kto nie chciałby zrobić kilku zdjęć, aby utrwalić ten moment? Ups! Na szczęście podjąłeś środki ostrożności i umieściłeś swój gadżet w wodoodpornej torebce. Ale co jeśli upuścisz telefon na dno jeziora razem z etui? Przydarzyło się to już wielu osobom. Nurek i YouTuber zanurkowali w rzece popularnej wśród turystów i stracili sprzęt o wartości 20 tysięcy dolarów, w tym nowe iPhony i biżuterię. Obraz samochodu wyciąganego z wody może być znany z filmów lub wiadomości. Duże statki towarowe czasami toną, a znajdujące się na nich samochody opadają na dno razem z nimi. Tak właśnie stało się z wrakiem Thistlegorn. Zatonął on w 1941 roku na Morzu Czerwonym, a te ciężarówki Bedford były na pokładzie. Chcesz zobaczyć coś bardziej wartościowego? Na przykład skarb? Brytyjski statek towarowy przewoził duży ładunek sztabek srebra, ale zatonął. Poszukiwacze skarbów wiedzieli, że na statku było srebro. Szukali go od lat 40. ubiegłego wieku. Zespół Odyssey Marine miał szczęście. Odkrycia dokonali w 2011 roku. Skarb znajdował się na głębokości ponad 4 km pod powierzchnią. Statek przewoził około 110 ton sztabek srebra. Zespół Odyssey zatrzymał 80% skarbu i przekazał 20% jej królewskiej mości. Oczywiście na statku znajdowało się więcej przedmiotów takich jak listy, czajniki i jedwabne prześcieradła. Można je zobaczyć na wystawie zatytułowanej Voices from the Deep w londyńskim Muzeum Poczty. Co powiesz na podwodną sztukę? Jasne, proszę bardzo. Polinezyjskie posągi Moai zostały odkryte w kilku miejscach na całym świecie. Na przykład Wyspa Wielkanocna jest pełna różnej wielkości posągów, ale wiele z nich znajduje się również w Cancun, na Isla Mujeres i w Punta Nizuc w Meksyku. Zobaczenie pod wodą całych posągów sprzed tysięcy lat byłoby pewnie przeżyciem na całe życie. Złote monety są również popularnymi przedmiotami znajdowanymi we wrakach statków. Wielu nurków natrafia na monety warte sporo pieniędzy, ale jest jeden nurek na Florydzie, który trafił w dziesiątkę. W 2015 roku natknął się na skarb o wartości prawie miliona dolarów. Odkryto 51 złotych monet, 12 metrów ozdobnych złotych łańcuchów i rzadką monetę wykonaną dla Filipa V, króla Hiszpanii. Niegdyś były przerażające i niebezpieczne, i w sumie nadal wyglądają przerażająco. Mówię o statkach pirackich. Jeden z pirackich wraków w XVIII wieku został odkopany u wybrzeży Kolumbii w 2015 roku. Znaleziony tam skarb był wart od 4 do 17 miliardów dolarów. Zawierał kamienie szlachetne, złoto i wiele innych przedmiotów. Kolejnym znaleziskiem jest podwodne miasto. Neapolis zostało zmyte przez tsunami. Zbudowano je na wybrzeżu Afryki Północnej prawie 1700 lat temu. Nurkowie odkryli pozostałości podwodnego miasta w 2017 roku. Odkryli również rzymskie kolumny, a także artykuły gospodarstwa domowego i narzędzia. Cofnijmy się aż do roku 1503. Portugalski odkrywca Vasco da Gama zmagał się ze sztormem, wtedy też stracił swój statek Esmeralda. Wrak został odkryty w 1998 roku, ale musiał czekać ponad dekadę na odkopanie. Naukowcy znaleźli tam narzędzia nawigacyjne. Nie miały one takiej wartości jak hiszpańskie złoto, ale były prawdziwymi historycznymi skarbami.
W Amsterdamie wyławia się rowery w kanałach. 1/3 pracujących mieszkańców tego miasta dojeżdża do pracy na rowerze. Używają też rowerów do innych celów, takich jak ćwiczenia, zakupy i tym podobne. W Amsterdamie jest więcej rowerów niż stałych mieszkańców. Niestety wiele z nich, a nawet niektóre samochody, trafiają do tamtejszych kanałów. Fakt, że Amsterdam ma 165 kanałów o łącznej długości 100 km, nie ułatwia pracy władzom. Oczywiście właściciele nie wrzucają swoich rowerów do wody. Mogą one znaleźć się w kanałach z powodu silnych wiatrów, kradzieży lub zwyczajnie przez przypadek. Każdego roku władze wyławiają od 12 tysięcy do 15 tysięcy rowerów. Kolejne na liście jest zaginione miasto. Heraklion był bramą starożytnego Egiptu do Morza Śródziemnego. Został zatopiony i ukryty pod piaskiem. Być może kiedyś słyszałeś o tym mieście w szkole. Zostało wspomniane w legendzie o Helenie ze Sparty i Parysie z Troi. Jak więc odkryto to starożytne miasto? Na początku XXI wieku zespół nurków znalazł na dnie morza ogromny fragment skały i wyciągnął go na suchy ląd. Okazało się, że był to kawałek posągu Chapy, który był władcą rzeki starożytnych Egipcjan. Zespół kontynuował poszukiwania i znalazł 6 innych kawałków. Wokół nich widzieli także ruiny świątyń, kawałki ceramiki, biżuterię, monety, lampy naftowe i tym podobne. Podwodny park rzeźb w Grenadzie to pierwsze takie miejsce na świecie. Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy, pomijając to, że znajduje się w pięknych wodach Karaibów? Park można zobaczyć podczas nurkowania. Rzeźby znajdują się około 3 do 5 metrów pod wodą. Atmosfera i samo doświadczenie sprawiają, że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce. Rzeźby wykonane są z betonu i stali. Niektóre ważą nawet 15 ton. Zostały tam umieszczone, aby pomóc chronić rafy, utrzymać ekosystem i przywrócić podwodne życie w tym obszarze. Okręty podwodne są zaprojektowane do zanurzania się pod wodą, więc być może zaskoczy Cię to, że znalazły się na tej liście. Okazuje się, że w rzeczywistości toną. Naukowcy odkryli wiele okrętów podwodnych. Na przykład pewien australijski okręt został znaleziony u wybrzeży Papui Nowej Gwinei ponad 100 lat po zatonięciu. Oto kolejne zatopione miasto, ale w tym przypadku zostało ono pozostawione pod wodą celowo. Starożytne ruiny Lion City można zobaczyć w jeziorze w Chinach. Jezioro to powstało w 1959 roku, gdy dolina u podnóża Góry Pięciu Lwów została zalana w celu stworzenia elektrowni wodnej. Liczące 1400 lat miasto, obecnie ruiny, zostało zatopione i pozostało w tym stanie przez ponad 50 lat. Leżało nietknięte na dnie jeziora, dopóki nie rozpoczęto jego eksploracji w 2001 roku. Naukowcy odkryli, że zachowało się wiele struktur, rzeźb, lwów, stróżów i łuków. Naukowcy dokładnie udokumentowali Lion City. Szukali również sposobu na zabezpieczenie tych struktur przed zniszczeniem. W 2011 roku miasto zostało ogłoszone reliktem historycznym pod ochroną. Widok Lion City zapiera dech w piersiach. Wyobraź sobie pływanie w ciemnych wodach. Gdy zbliżasz się do miasta, widzisz jego ogromne mury i rozległe rzeźby. Cudowne, prawda? Podwodne muzeum w Cancun jest najprawdopodobniej największym tego typu muzeum na świecie. Wprawdzie nie zaginęło, ale teraz jest domem dla wodnego ekosystemu. Kto nie chciałby połączyć nurkowania z wizytą w światowej klasy ogrodzie, który mieści ponad 500 rzeźb? Umieszczone 9 metrów pod powierzchnią rzeźby są wykonane z betonu o neutralnym pH, dzięki czemu mogą pozostać na dnie oceanu. Ponadto rzeźby wraz z upływem czasu ulegają zmianom w przeciwieństwie do tradycyjnego muzeum. Dzieje się tak, ponieważ stają się częścią podwodnego środowiska i domem dla różnych gatunków roślin i zwierząt. W jednej z instalacji zgrupowano prawie 450 figur naturalnej wielkości. Miały one symbolizować harmonijne współistnienie ludzkości. Znajduje się tam również antropocen, który jest rzeczywistym zanurzonym Volkswagenem Beetle umieszczonym przy rafie Manchones. Okej, to nie jest żaden zagubiony i znaleziony przedmiot, ale po prostu gigantyczna meduza i chciałem, żeby się zobaczył. To stworzenie jest znane jako meduza lwia grzywa i jest największym znanym gatunkiem meduzy. Czy kiedykolwiek udało Ci się znaleźć coś ciekawego pod wodą?
Wszechświat pełny jest zarówno fascynujących, jak i przerażających obiektów. Wiecie już o kwazarach, czarnych dziurach, ciemnej materii itd. Co jednak powiecie na kosmiczne koszmary, o których jeszcze nie słyszeliście? Chcielibyście odwiedzić najdziwaczniejsze miejsca we Wszechświecie? To nie my stworzyliśmy tę listę, tylko naukowcy z NASA. Witamy w Galaktyce Koszmarów, autorskiej halloweenowej kolekcji NASA. Zapraszamy na wyprawę na kilka takich planet. Potem powiecie mi, która waszym zdaniem jest najbardziej przerażająca. Zapnijcie pasy, lecimy! Pierwszy przystanek to gazowy olbrzym zwany TRES-2b. Jest oddalony od Ziemi o 750 lat świetlnych. Podróż tradycyjnym statkiem kosmicznym zajęłaby nam jakieś 10 milionów lat. TRES-2b obiega żółtego karła, gwiazdę podobną do naszego Słońca, waży około 1,5 razy więcej od Jowisza. Co w niej takiego szczególnego? Cóż, jeśli boicie się ciemności, z całą pewnością nie chcecie tam lecieć. To planeta wiecznego mroku, najciemniejsza znana ludzkości, ale jest dość blisko swojej gwiazdy, więc z czego to wynika? A z tego, że powierzchnia TRES-2b odbija światło nawet gorzej od węgla. Z tego względu można odnieść wrażenie, jakby w ogóle tam nie było światła. Lot nad powierzchnią tej planety byłby jak spacer z opaską na oczach. A nie, czekajcie, w sumie to jest tam jakieś światło. Powierzchnię planety otacza niepokojący, ciemno-czerwony blask powstający w płonącej atmosferze, co czyni TRES-2b naprawdę gorącą planetą. Jej powietrze jest bardziej rozżarzone od lawy. Ale jeśli myśleliście, że to był hardcore, poczekajcie, aż pokażę wam następny punkt naszej koszmarnej eskapady. NASA miała słuszność, gdy nadawała mu nazwę Planety Zombie. Nie mówię tu właściwie o tylko jednej planecie, ale aż trzech jednocześnie. One również są dość daleko, 2300 lat świetlnych od Słońca. Promem kosmicznym dolecielibyśmy do nich w ciągu jakichś 35 milionów lat. Wszystkie te planety znajdują się w gwiazdozbiorze Panny i są ekstremalnie lekkie, znacznie lżejsze od Ziemi. Te egzoplanety nazywają się kolejno Poltergeist, Drogher i Phobetor. Fajne nazwy, nie? Każda z nich wkrótce dokona swojego żywota. Najciekawsze jest to, że nie obiegają gwiazdy, a pulsar. Pulsary to obracające się gwiazdy neutronowe z przepotężnym polem magnetycznym. Mówiąc prościej, to gwiazdy, które kiedyś eksplodowały. Po eksplozji zwykle emitują potężne fale, które nadają im niewyobrażalną prędkość obrotu, nawet kilka tysięcy obrotów na sekundę. W tym samym czasie stale emitują pulsy elektromagnetyczne, które bezpośrednio wpływają na wszystko, co je otacza. Pewnie się domyślacie, co się dzieje z naszymi planetami zombie. Powoli i stopniowo niszczy je potężne promieniowanie. Pewnego dnia znikną bez śladu planety duchy obiegające nieumarłą gwiazdę. Tak, określenie zombie naprawdę do nich pasuje. Swoją drogą nic dziwnego, że uczeni nazwali tego pulsara żywym trupem, mimo dość długiej naukowej nazwy. Ale jest pozytywny akcencik w tym wszystkim. Przynajmniej ta czwórka trzyma sztamę podczas swojego ostatniego Danse Macabre. Ta planeta ma dość długą nazwę, więc cierpliwości. HD189733b. Ten gazowy olbrzym jest oddalony od nas o 65 lat świetlnych. Dotarcie do niego statkiem kosmicznym zajęłoby nam jakiś milion lat. HD, to znaczy ta planeta, jest nieco masywniejsza od Jowisza i samotnie obiega swoją gwiazdę, pomarańczowego karła. Na pierwszy rzut oka wydaje się przyjazna, miły dla oka błękitny kolor i zawijasy na powierzchni. Coś jak letnie niebo lub piana na morskich falach, prawda? Oj, pozory bardzo mylą, moi drodzy! Przyjemny dla oka kobaltowo-błękitny odcień jest wynikiem działania palącej atmosfery. Zawiera ona krzemiany, które skraplają się w wyższych temperaturach. Innymi słowy, na tej planecie występują opady szkła. Tak, deszcz gorących odłamków szkła. Aha, jakby tego było mało, prędkość wiatru przekracza tu 8,5 tysiąca km na godzinę. Dla porównania, najbardziej porywiste wiatry na Ziemi wiały z prędkością 408 km na godzinę, czyli jakieś 20 razy wolniej. Z tego względu setki tysięcy odłamków szkła pędzą przez tę planetę poziomo z karkołomną prędkością. Naprawdę nie zazdroszczę komukolwiek, komu udałoby się tu wylądować. Swoją drogą, to nie jedyny przykład dziwnych opadów we Wszechświecie. Weźmy takie opady stopionego żelaza na planecie Dimidium.
albo porozmawiajmy chwilę o tak zwanych węglowych planetach. Ich istnienie co prawda nie zostało jeszcze udowodnione, ale jeśli naprawdę istnieją, ich niebo pokrywałyby tony czarnych, toksycznych chmur, z których padałaby czysta benzyna i rozgrzany do czerwoności płynny asfalt. A, no i ich krople eksplodowałyby po kontakcie z powierzchnią. Nic szczególnego. Za to następna planeta jest naprawdę dziwna. Nie tylko obiegała swoją gwiazdę macierzystą, ale była w niej. Ten kosmiczny cudak nazywa się KOI-55b albo Kepler-70b. Jest bardzo daleko od nas, 4000 lat świetlnych. Dotarcie do niej statkiem kosmicznym zajęłoby nam jakieś 70 milionów lat. Jest dwukrotnie lżejsza od Ziemi i pełny obieg wokół swojej gwiazdy zajmuje jej raptem kilka godzin. Dawno, dawno temu była przeciętną, ziemiopodobną planetką rozmiarów mniej więcej Jowisza. Spokojniutko i powolutku obiegała swojego czerwonego karła KOI-55. Wszystko jednak zmieniło się jakieś 700 milionów lat temu. Pewnie słyszeliście, że za kilka miliardów lat nasze Słońce zacznie się rozszerzać i pochłaniać wszystko na swojej drodze. Taki właśnie los czeka czerwone karły. Prędzej czy później zwiększają swoje rozmiary i zmieniają w niebotycznie gorące, błękitne olbrzymy. To samo stało się z KOI-55. Gwiazda ta zaczęła zwiększać swoje rozmiary i ogrzewać, stopniowo zmieniając się w błękitno-białego olbrzyma. Potem była gotowa pożerać żywcem najbliższe planety. Ale KOI-55b miał to gdzieś. Gdy tylko gwiazda dosięgnęła tej planety, ona zwyczajnie wzięła i wleciała do jej wnętrza. Co więcej, po pewnym czasie wyleciała z gwiazdy i jakby nigdy nic, wleciała na nową orbitę. Jak to w ogóle możliwe? Życie wewnątrz gwiazdy zmieniło KOI-55b w rozgrzany do czerwoności głaz. Obecnie jest jedną z najgorętszych odkrytych planet. Temperatura na jej powierzchni przekracza 6,5 tysiąca stopni Celsjusza. To więcej niż Słońce, które, pragnę przypomnieć, jest gwiazdą. Z jakiegoś powodu planeta ta dalej sobie żyje i ma się dobrze. Niestety i tak prędzej czy później zniknie. Stopniowo sama wyparuje z powodu płonącej atmosfery. Mimo to jakimś cudem zdołała przetrwać podróż przez gwiazdę, co mówiąc delikatnie jest nietypowe dla przeciętnej planety. Zazdroszczę siły woli, ale nie wszystkie planety mają tyle szczęścia. Niektóre stopniowo niszczą ich własne gwiazdy, a pośród innych istnieją całe układy. Ostatnia planeta to smutny samotnik. Jest oddalona od nas o 870 lat świetlnych. Lot statkiem kosmicznym w tamte rejony trwałby około 25 milionów lat. Ta planeta jest jakieś 1,5 razy masywniejsza od Jowisza. To bardzo smutny i mroczny świat. Skazany na śmierć gazowy olbrzym podobny do rozgrzanego Jowisza, który w samotności obiega swoją gwiazdę. Co ciekawe, jest jej tak blisko, że okres orbitalny wynosi tylko jeden dzień. Oczywiście ze względu na tę bliskość gwiazda stopniowo pochłania WASP-12b. Palący żar gwiazdy powoli, ale skutecznie niszczy i pożera atmosferę planety. Jej samej zostało jakieś 10 milionów lat życia. Co fascynuje jeszcze bardziej, ze względu na takie rozciąganie, WASP-12b przybrał kształt jajka. Nawet nie przypomina już planety, jest również piekielnie gorąca. Temperatura przy powierzchni przekracza 2200 stopni Celsjusza. Poza tym spektrograf pochodzenia kosmicznego, w skrócie COS, odkrył, że planeta wymienia się z gwiazdą materią. Oba ciała niebieskie są tak blisko siebie, że wzajemnie dają sobie własne pierwiastki chemiczne. To powszechne zjawisko w bliskich układach podwójnych, ale to pierwszy przypadek, gdy uczeni zobaczyli coś podobnego w układzie gwiazda-planeta. Co za wyjątkowy związek! Szczerze, gdyby ktoś dał mi 200% bezpieczeństwo, chętnie odwiedziłbym jedną z tych planet. A wy? Piszcie w komentarzach! Obudź się! Szybko! Słuchaj tego! To 5-sekundowy sygnał FM, dochodzący z jednego z księżyców Jowisza. Łapiesz za swój telefon i dzwonisz do kolegów i koleżanek. Dostają szału i biegną do laboratorium, ile sił w nogach. Od wielu lat pracujesz z sondą Juno, odkrywającą Jowisza, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałeś. Ganimedes jest największym księżycem Jowisza i tym samym największym w Układzie Słonecznym. Gdyby nie orbitował wokół niego, zostałby sklasyfikowany jako planeta. Jest nawet większy od Merkurego i Plutona. Co go wyróżnia na tle pozostałych, to fakt, że posiada swoje własne pole magnetyczne. Księżyc ten uformował się około 4,5 miliarda lat temu, co czyni go rówieśnikiem Jowisza. Obieg wokół swojej planety macierzystej zajmuje mu 7 dni ziemskich.
Wszyscy zbierają się w laboratorium i zniecierpliwieni czekają, aż odtworzysz nagranie sygnału pochodzącego z kosmosu. Twoi koledzy z pracy prześcigają się w próbach odgadnięcia jego tajemniczego źródła. Około 40% powierzchni Ganimedesa jest ciemna, a 60% jasna. Formacje te prawdopodobnie powstały w wyniku aktywności tektonicznej lub wypływającej spod powierzchni wody. Naukowcy odkryli cienką warstwę tlenu uwięzionego w atmosferze satelity. Panujące na nim temperatury są bardzo niskie. Wahają się od minus 110 stopni Celsjusza do minus 130. Niewiele wiadomo na temat zachowania satelity albo pierwiastków znajdujących się w jego wnętrzu. Niektórzy twoi koledzy próbują odtworzyć warunki podobne do tych, jakie panowały w momencie nadania sygnału. Siedzą od wielu godzin w oczekiwaniu, ale nic się nie dzieje. Może to był łut szczęścia? Podchodzisz do panelu kontrolnego i aktywujesz sondę Juno. Celem tej misji jest obserwacja grawitacji, pól magnetycznych, atmosfery i ewolucji Jowisza. Swoją drogą istnieją pewne dowody na to, że jego księżyc również ewoluuje. Ponieważ ma swoje własne pole magnetyczne, regularnie pojawiają się na nim zorze polarne. Są to połyskujące gazy zawieszone nad oboma biegunami satelity. Jeśli życie miałoby zaistnieć w takim miejscu, to najprawdopodobniej na dnie ekstremalnie słonego oceanu Ganimedesa. Przez długi czas naukowcy uważali, że Słońce jest kluczowym elementem rozwoju życia. Dziś jednak wiemy, że niektóre organizmy zamieszkują dna oceanów i świetnie sobie radzą bez światła słonecznego. Oceany na naszej planecie pełne są stworzeń najdziwniejszych kształtów i rozmiarów. Lilie morskie żyją jakieś 3000 metrów pod wodą. Ich nazwa pochodzi od podobieństwa do znanych kwiatów, tyle że są zwierzętami. Niech was nie zwiodą ich łodygi i liście. To części ciała zaopatrzone w zakończenia nerwowe, którymi wykrywają znajdujące się wokół pożywienie. Rekiny chochliki są prawdopodobnie najdziwniejszymi rekinami zamieszkującymi dno oceaniczne. Osiągają długość do 3,5 metra i mają bardzo nietypowe pyski. Spójrz teraz na żabnicę. Ma bioluminescencyjną wędkę na końcu swojej głowy, którą wabi ofiary i przy okazji służy jej samej do poruszania się po ciemnościach oceanu. To naturalna latarka, która nie wymaga wymiany baterii. Mają ją tylko samice. Psychrolutes marcidus to kolejne dziwaczne stworzenie w Królestwie Zwierząt. Zamieszkuje wody Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego na głębokości 2700 metrów. Mimo że prosiłeś wszystkich o zachowanie tej nowiny w tajemnicy, to w jakiś sposób wyciekła ona do mediów i stała się popularnym tematem. Dzwoni do ciebie agencja prowadząca wiadomości. Gospodarz programu chce przeprowadzić z tobą wywiad o przełomowej informacji, która może potwierdzić istnienie życia w kosmosie. Następnego dnia wchodzisz do studia i przygotowujesz się do rozmowy. Widzisz widownię wypełnioną po brzegi, która śledzi każdy twój ruch. Nawet gdy sięgasz po szklankę wody, ekipa studia kręci się jak poparzona, wprowadzając ostatnie poprawki przed nadawaniem na żywo. Makijażystka macha ci po twarzy pędzelkiem, a dźwiękowiec prosi, żebyś jeszcze raz sprawdził swój mikrofon. Przednie siedzenia zajmuje kilku producentów. Zapalają się jasne światła. Trwa odliczanie. 3, 2, 1 i... Zostajesz przedstawiony widzom i gospodarz prosi, abyś wyjaśnił, co takiego słyszałeś. Opowiadasz im o orbitującej wokół Jowisza sondzie Juno. Po kilku innych pytaniach pada jedno, którego bałeś się najbardziej. Czy to możliwe, żeby ten tajemniczy dźwięk pochodził od innej cywilizacji? Wszyscy nachylają się w napięciu, czekając na twoją odpowiedź. Zamierasz, nie wiesz, co powiedzieć. Mimo że ciśnienie panujące na dnie oceanu jest tysiąckrotnie większe niż na powierzchni, życie zdołało się tam rozwinąć. Algi, które w świecie oceanu uważa się za delicję, nie stanowią źródła pożywienia dla stworzeń zamieszkujących głębiny oceaniczne ze względu na brak światła słonecznego. Większość ich mieszkańców musi zadowolić się resztkami, które trafiają na dno z wyższych warstw oceanu. Zmrażające temperatury i ogromne ciśnienie zmieniły struktury komórkowe tych stworzeń, co uczyniło je bardziej wytrzymałymi niż przeciętne ryby. Bakterie rozwinęły swoje własne metody przetrwania w takich warunkach. Badania wykazują, że żywią się one pewnymi gazami i chemikaliami, takimi jak siarka czy dwutlenek węgla. Metan i wodór wydostające się z pomiędzy płyt tektonicznych w czasie ich aktywności również stanowią dla nich źródło pożywienia.
Niesporczaki, znane również jako wodne niedźwiedzie, to mikroskopijne stworzenia, które wyśmienicie odnajdują się w tak ekstremalnych warunkach. Występują w wulkanach, lodowcach, a nawet kosmosie. To oznacza, że na Ganimedesie również mogą istnieć pewne formy życia. Tłumaczysz to wszystko publiczności, ale za chwilę dodajesz, że nie macie wystarczających informacji, żeby potwierdzić, czy tajemniczy dźwięk faktycznie pochodzi od obcej cywilizacji. Równie dobrze może być wynikiem jakiegoś zjawiska naturalnego. Nie oznacza to jednak, że dna lodowatych oceanów satelity pełne są jakichś dziwacznych stworzeń. Mogą tam występować legendarne bestie, takie jak kraken czy lewiatan, albo dziwne, świecące ryby z dwiema głowami, ryby z mackami i wielkimi płetwami, czy gigantyczne kraby. Tamtejsze bakterie mogą być tak różnorodne jak te na Ziemi. Rośliny, jeśli w ogóle tam istnieją, muszą być odpowiednio silne, żeby przetrwać temperatury poniżej zera. Zwierzęta na największym satelicie Jowisza mogą być wielkie niczym płetwal błękitny lub tak małe jak plankton. Po wywiadzie wracasz do laboratorium, żeby ponownie zbadać nagrania. Idąc, zauważasz plakaty ze swoją podobizną i napisami typu: czy naprawdę jesteśmy sami w kosmosie? Stałeś się gwiazdą, ludzie chcą robić sobie z tobą zdjęcia. Dostałeś również propozycje wywiadów od innych agencji. Niektórzy wydawcy magazynów naukowych chcą cię nawet umieścić na okładkach jako człowieka roku. Ilekroć idziesz do pracy, czekasz, aż dźwięk pojawi się ponownie, ale nic takiego się nie dzieje. Wysyłasz sygnał z sondy Juno, żeby nawiązać jakiś kontakt z jego źródłem. Nic. Padasz na biurko ze zmęczenia. W środku nocy budzi cię moment olśnienia. Mogłeś coś przeoczyć. Ponownie sprawdzasz zapisy nagrania i dociera do ciebie, że rozwiązanie tej zagadki cały czas było na wyciągnięcie ręki. To nie obca cywilizacja wyprodukowała ten dźwięk, tylko elektrony. Każda planeta produkuje swoje własne dźwięki. Powstają w chwili, gdy naładowane cząsteczki wiatru słonecznego i magnetosfery wchodzą we wzajemne interakcje. Tak właśnie było w przypadku Ganimedesa. Elektrony w polu magnetycznym, gdzie sonda wychwyciła sygnał, zachowywały się bardziej nietypowo niż zazwyczaj. W rezultacie wzmocniło to nieregularne częstotliwości. Palisz się ze wstydu i przez resztę nocy obdzwaniasz zespół, żeby podzielić się swoim odkryciem. Agencja, która przeprowadzała z tobą wywiad, wydaje oświadczenie. Tłumaczy w nim, że żadna obca cywilizacja nie stara się z nami skontaktować. Siadasz z powrotem przy biurku i czekasz na kolejne wielkie wydarzenie. Europa to inny księżyc Jowisza, na którym może istnieć życie. Składa się z żelazowego jądra, płaszcza i słonego oceanu, dwukrotnie większego niż wszystkie ziemskie oceany razem wzięte. I podobnie do Ganimedesa znajduje się pod warstwą lodu. Naukowcy twierdzą, że mogą tam występować również aktywne wulkany i niebywale wytrzymałe bakterie. Z wystarczającą ilością wody, niektórymi składnikami chemicznymi oraz energią, na Europie mogłoby zaistnieć życie, ale najbardziej prawdopodobne jest to, że znajdziemy tam tylko maleńkie mikroby. Księżyc jest drugim najjaśniejszym obiektem na naszym niebie, ale zarazem to jedno z najsłabiej odbijających światło ciał niebieskich. Nasz naturalny satelita tylko wydaje się tak jasny, ponieważ jest blisko Ziemi. Dla porównania, w przestrzeni kosmicznej nasza planeta świeci dużo silniej, a to dlatego, że chmury, lód i śnieg odbijają więcej światła niż większość skał. Powierzchnię Trytona, księżyca Neptuna, pokrywa kilka warstw lodu. Gdyby to on był naszym satelitą, nocne niebo byłoby siedmiokrotnie jaśniejsze. Im bliżej horyzontu znajduje się Księżyc, tym większym się wydaje. Zjawisko to nazywa się iluzją księżycową. Jedna z teorii zakłada, że to z powodu atmosfery, która działa jak szkło powiększające. W rzeczywistości, gdyby atmosfera miała z tym jakikolwiek udział, nasz satelita wydawałby się mniejszy, a nie większy. Większość ekspertów uważa, że złudzenie to powstaje w naszych umysłach. Wydaje nam się, że Księżyc jest nawet dwukrotnie większy niż naprawdę. Gdy widzimy go na niebie, nie jesteśmy w stanie oszacować jego odległości od Ziemi. Jednak gdy schodzi nad horyzont, widać otaczające go obiekty, które sprawiają, że wydaje się bardziej okazały. Tak głosi jedna z wielu teorii, starająca się wytłumaczyć to zjawisko. Swoją drogą można łatwo odczarować tę iluzję. Wystarczy odwrócić się tyłem do Księżyca, pochylić się i spojrzeć na niego z pomiędzy nóg. 2 lub 3 lata temu mała asteroida została wciągnięta w orbitę ziemską i zaczęła obiegać naszą planetę. Choć ma rozmiary raptem przeciętnego samochodu osobowego, i tak jej zachowanie jest nietypowe. Spośród miliona znanych asteroid to raptem druga, która orbituje wokół Ziemi.
Obiekt nazwany 2020 CD3 stał się naszym tymczasowym mini-księżycem, ale nie będzie z nami zbyt długo. Trajektoria jej orbity jest nieregularna, więc asteroida stopniowo oddala się od Ziemi. Tymczasowo uchwycone obiekty kosmiczne, takie jak ta asteroida, są rzadkością. Muszą mieć konkretny kierunek i prędkość lotu, żeby grawitacja Ziemi mogła na nie oddziaływać. W przeciwnym wypadku albo zderzą się z nią, albo polecą w zupełnie innym kierunku. Przejściowe zjawisko księżycowe to jeden z najmniej znanych aspektów naszego satelity. Są to krótkotrwałe zmiany światła, koloru lub innych elementów jego powierzchni. Najczęściej są to przypadkowe rozbłyski światła. Astronomowie obserwują to zjawisko od lat 50. ubiegłego wieku. Zauważyli, że rozbłyski pojawiają się w sposób losowy, czasem kilka razy w tygodniu, po czym ustają na kilka miesięcy. Niektóre nie trwają dłużej niż kilka minut, bywają jednak takie, które naukowcy oglądali przez parę godzin. W roku 1969, dzień przed wylądowaniem na Księżycu misji Apollo 11, jeden z astronautów zauważył, że pewna część tego ciała niebieskiego była bardziej oświetlona niż otaczający ją teren. Wyglądało to niemal na rodzaj fluorescencji. Niestety do dziś nie wiadomo, czy to zjawisko miało jakikolwiek związek z tajemniczymi księżycowymi błyskami. W kraterach Księżyca może być więcej metali takich jak tytan czy żelazo niż do tej pory sądzili naukowcy. Odkrycie to jest nieco problematyczne, ponieważ zaprzecza głównej teorii na temat powstania Księżyca. Naukowcy uważają, że nasz naturalny satelita pojawił się wskutek oderwania większego fragmentu naszej planety po zderzeniu z masywnym obiektem kosmicznym. Skoro tak, dlaczego uboga w metale powłoka Ziemi zawiera mniej tlenku żelaza niż Księżyc? To może oznaczać, że srebrny glob powstał z materiałów leżących w głębszych warstwach naszej planety. Albo metale te mogły pojawić się w momencie, gdy jego roztopiona powierzchnia stopniowo zastygała. Grawitacja Księżyca stanowi 17% ziemskiej. Jeśli na Ziemi ważylibyście 90 kg, na Księżycu byłoby to zaledwie 15. Ponadto moglibyście tam z łatwością przenosić 6-krotnie cięższe przedmioty niż na Ziemi. Chodzenie po powierzchni satelity byłoby łatwiejsze niż na naszej planecie, ale dużo bardziej niebezpieczne. Stopy człowieka w ciężkim kosmicznym skafandrze zapadałyby się w księżycowym gruncie nawet na głębokość 15 cm. Gdybyście uznali, że chodzenie jest zbyt męczące, moglibyście przemieszczać się skacząc. Ale nad tymi skokami też łatwo byłoby stracić kontrolę. Powierzchnia Księżyca pełna jest głębokich kraterów, a omijanie każdego z osobna nie należałoby do najłatwiejszych zadań. Niedawno astronomowie odkryli tajemniczą substancję kryjącą się pod powierzchnią ciemnej strony Księżyca. Jej masa równa jest masie bryły metalu 5 razy większej niż największa wyspa Hawajów. Ten tajemniczy obiekt leży na głębokości około 320 km pod gigantycznym kraterem powstałym miliardy lat temu. Bardzo możliwe, że ma coś wspólnego z jedną z największych kolizji kosmicznych. Może to być metalowe jądro ciała niebieskiego, które zderzyło się wtedy z Księżycem. Naukowcy nie mogą się doczekać, aż zbadają to odkrycie bardziej szczegółowo. Mogłoby ono znacząco poszerzyć naszą wiedzę na temat basenu bieguna południowego Aitken, największego znanego krateru w Układzie Słonecznym. Gdyby znajdował się na Ziemi, jego owalny kształt rozciągałby się od stolicy USA, Waszyngtonu, do stanu Teksas. Na Księżycu nie ma powietrza. Skoro tak, to dlaczego rdzewieje? Naukowcy odkryli na powierzchni naszego satelity pokłady hematytu, który jest faktycznie rodzajem rdzy. Specjalne urządzenie badawcze NASA przeanalizowało światło odbijane od powierzchni Księżyca. Okazało się, że skład jego biegunów znacząco różnił się od innych rejonów satelity. Jego powierzchnia roi się od skał bogatych w żelazo. Jednak rdza nie może się pojawić bez tlenu czy wody w stanie ciekłym. Wiatry słoneczne tylko komplikują sprawę, ponieważ bombardują Księżyc cząsteczkami wodoru. Ten z kolei znacząco utrudnia formowanie się hematytu. Mimo że Księżyc nie ma własnej atmosfery, występują na nim śladowe ilości tlenu. Jego źródłem są górne warstwy ziemskiej atmosfery. Nasza planeta w większości chroni satelitę przed wiatrami słonecznymi, choć nie cały czas. Mimo że srebrny glob jest kompletnie suchy, pod kraterami po jego ciemnej stronie może znajdować się lód. Księżyc nie jest idealną kulą. Ma kształt jajka. Ponadto środek jego masy jest przesunięty o jakieś 1,5 km od geometrycznego centrum.
Ziemia i Księżyc stopniowo oddalają się od siebie z prędkością porównywalną do tej, z którą rosną paznokcie. To skutek uboczny grawitacji naszego satelity. Pod jej wpływem powstają pływy oceaniczne na naszej planecie. Te z kolei przyciągają Księżyc, sprawiając, że przyspiesza. Większa prędkość wznosi go na wyższą orbitę. Niegdyś w czasach prehistorycznych Księżyc był znacznie bliżej Ziemi niż obecnie. Na szczęście nie stracimy go. Im bardziej się od nas oddala, tym słabsze jest przyciąganie grawitacyjne. Wkrótce będzie tak słabe, że nasza planeta nie będzie mogła już odpychać Księżyca z taką siłą. We wnętrzu Księżyca zachodzi znikoma ilość procesów i nie posiada on własnej atmosfery. Dlatego naukowcy są w stanie oszacować wiek kraterów pokrywających jego powierzchnię. W trakcie badań astronomowie odkryli, że Księżyc, podobnie jak Ziemia, przeszedł wielkie bombardowanie, które miało miejsce około 4 miliardów lat temu. Wydarzenie to nosi również miano księżycowego kataklizmu. Ten okres trwał kilkaset milionów lat, w trakcie których niezliczona ilość asteroid zderzyła się z Ziemią, Merkurem, Marsem i Wenus. Na Księżycu może być labirynt jaskiń lawowych. Niedawno astronomowie przeanalizowali wyniki badań dotyczących ukształtowania jego powierzchni. Odkryli masywną jaskinię pod powierzchnią srebrnego globu. Ma niecałe 50 km długości i niemal 100 szerokości. Spekuluje się, że jest ona pozostałością po aktywności wulkanicznej, która miała miejsce 3 miliardy lat temu. Utwardzone strumienie lawy utworzyły grubą, nieruchomą skorupę. Jednak pod nią wciąż płynęła lawa, topiąc skały i tworząc tunele oraz jaskinie. Odkryte na powierzchni Księżyca niezliczone kratery mogą być wejściami do takich grot. Orbita Księżyca nie jest okrągła, a owalna. Z tego względu dystans między naszą planetą a satelitą waha się od 362 tysięcy do ponad 402 tysięcy kilometrów. Pomimo niewielkiej aktywności sejsmicznej zachodzącej we wnętrzu Księżyca, na jego powierzchni i tuż pod nią zdarzają się mini trzęsienia spowodowane przyciąganiem naszej planety. W ich wyniku na powierzchni srebrnego globu pojawiają się maleńkie szpary i pęknięcia, przez które uciekają gazy. Porozmawiajmy o Enceladusie, lodowym księżycu Saturna, jednym z najbardziej obiecujących miejsc do poszukiwania życia poza Ziemią. Naukowcy właśnie wykryli ostatni z sześciu niezbędnych składników do jego powstania – fosfor. Ten najrzadszy pierwiastek został odkryty w oceanie na Enceladusie. Ten rzadki pierwiastek sprawia, że gleba na Ziemi jest żyzna, ale stężenie tego minerału w ukrytych morzach na odległym Księżycu może być od 100 do 1000 razy większe niż w oceanach na naszej rodzimej planecie. Może to być spowodowane tym, że ocean Enceladusa jest bogaty w węglany, zupełnie jak woda sodowa. A ta woda sodowa prawdopodobnie rozpuszcza fosforany w skałach Księżyca. Nowe odkrycie sugeruje również, że na innych lodowych księżycach Saturna, takich jak na przykład Tytan, wody również mogą być bogate w fosfor. Dlaczego naukowcy są tak podekscytowani tym minerałem? Cóż, fosforany, czyli związki zawierające fosfor, to kluczowe składniki życia na Ziemi. Zawierają je DNA, RNA i błony komórkowe. Ale wśród tych sześciu pierwiastków niezbędnych do życia, którymi są węgiel, wodór, azot, tlen, fosfor i siarka, to fosfor jest najmniej powszechny. W 2004 roku sonda kosmiczna Cassini weszła w pył pochodzący z drugiego najbardziej zewnętrznego pierścienia Saturna, zwanego pierścieniem E. Składa się on z ziaren lodu wyrzucanych przez Enceladusa. Podczas badania tych ziaren lodu naukowcy wykryli fosfor. Enceladus jest szóstym co do wielkości księżycem Saturna. Tak naprawdę nie jest duży. Ma zaledwie 500 km średnicy. To ciało kosmiczne mogłoby się zmieścić wewnątrz stanu Arizona. Co ciekawe, gdy sonda Cassini po raz pierwszy dotarła do Saturna, astronomowie myśleli, że Enceladus będzie zamarzniętą kulą lodu, ale potem, niespodzianka, zauważyli pióropusze lodowych cząstek i pary wodnej wydobywające się z gejzerów na powierzchni Księżyca. Stało się jasne, że między skalistym jądrem Księżyca a jego lodową skorupą znajduje się globalny ocean. Ci sami badacze odkryli wcześniej, że Księżyc Saturna może być również domem dla złożonych cząsteczek organicznych. Wcześniej badacze sądzili, że fosforany mogą być uwięzione w skalistych rdzeniach Enceladusa i podobnych światów.
Dlatego najnowsze prace, które sugerują, że fosforany mogą również obficie występować w oceanie, były takim zaskoczeniem. Naukowcy zbadali 305 ziaren lodu z pierścienia E Saturna i odkryli, że 9 z nich zawiera fosforany. Wyniki te były jasne i jednoznaczne. Jest to bardzo ważne, ponieważ jakiś czas temu uważano, że fosforowodór, związek wodoru i fosforu, istnieje w chmurach Wenus. Nie udało się jednak znaleźć żadnych dowodów na poparcie tej teorii. Jednak na Enceladusie nie ma żadnych kontrowersji z tym związanych, a fosforany tam występują. Astronomowie uważają Księżyc Jowisza, Europę, za jedno z najbardziej obiecujących miejsc w Układzie Słonecznym do poszukiwania nowych form życia. Wszystko dlatego, że posiada ogromny, słony ocean o głębokości od 60 do 160 km. Tak, jest on ukryty pod warstwą lodu, której grubość wynosi od 16 do 32 km, ale nadal potencjalnie nadaje się do zamieszkania. Astronomowie twierdzą, że pióropusze wody wydobywają się z pęknięć w lodowej skorupie i uwalniają zawartość księżycowego oceanu w przestrzeń kosmiczną. Oczywiście dostęp do tak głębokiego środowiska będzie wyzwaniem dla każdej misji poszukującej życia. Z drugiej strony naukowcy mają już pewne dowody na to, że istnieją znacznie płytsze baseny, które prawdopodobnie znajdują się bliżej powierzchni księżyca. Mogą być umiejscowione nawet niecałe 2 km pod lodem. Są dwie wspaniałe rzeczy w tej wiadomości. Po pierwsze, zwiększa ona szanse na istnienie życia na Europie. Po drugie, jeśli to prawda, może to ułatwić przyszłym misjom znalezienie tam form życia. Następnie mamy Tytana, największy księżyc Saturna. Jest mniejszy i ma mniejszą grawitację niż nasza planeta, ale wciąż przypomina Ziemię. Podobnie jak na Ziemi, w jego atmosferze dominuje azot. Tytan jest jedynym innym, poza Ziemią, światem w naszym Układzie Słonecznym, który ma jeziora i rzeki. Te zbiorniki wodne składają się z węglowodorów, metanu i etanu. Istnieje tam również podpowierzchniowy ocean wody. Znajduje się on jednak bardzo głęboko i nikt jeszcze nie ustalił, czy ma kontakt z czymkolwiek na powierzchni. Ale Enceladus i inne lodowe księżyce nie są jedynym miejscem w Układzie Słonecznym, które mogą gościć lub kiedyś gościło życie. W 2003 roku Mars Express, sonda kosmiczna wystrzelona przez Europejską Agencję Kosmiczną, odkryła metan w atmosferze Marsa. Na naszej planecie największa część tego gazu w atmosferze jest wytwarzana przez żywe stworzenia, na przykład przez bydło trawiące pokarm i emitujące, no wiesz, gazy. Naukowcy uważają jednak, że metan był stabilny w marsjańskiej atmosferze przez około 300 lat, a potem w 2006 roku niemal całkowicie zniknął z czerwonej planety. Stało się to 600 razy szybciej niż przewidywały modele naukowców. Pytanie, co lub kto wygenerował ten gaz i gdzie on się podział? Kolejną marsjańską tajemnicą są mikroby, które mogą spać pod powierzchnią Marsa. Tam mogły być chronione przed ostrym promieniowaniem pochodzącym z kosmosu przez miliony lat. Naukowcy przeprowadzili symulację warunków panujących na Marsie w laboratorium, aby sprawdzić, czy może to być prawda. Ze zdumieniem odkryli, że bakterie mogły z łatwością przetrwać w takich warunkach przez 280 milionów lat. To długi okres przydatności do spożycia. Oznacza to, że gdyby życie istniało na Marsie, moglibyśmy znaleźć dowody pod powierzchnią planety wiercące w marsjańskiej glebie. Obecnie na Marsie nie ma wody w stanie ciekłym, a komórki lub zarodniki po prostu by wyschły. Ponadto temperatura powierzchni jest podobna do temperatury suchego lodu. Jest głęboko zamarznięta, prawdziwa kraina lodu. Mimo to pod ziemią na czerwonej planecie może żyć 6 rodzajów bakterii i grzybów. Najbardziej prawdopodobna z nich nosi przydomek Conan de Bacterium ze względu na swoją wytrzymałość. W każdym razie, jeśli nie znajdziemy życia poza Ziemią w naszym Układzie Słonecznym, prawdopodobnie moglibyśmy szukać go na egzoplanetach. Tak nazywa się planety poza naszym Układem Gwiezdnym. Niektóre z nich wyglądają bardzo obiecująco. Najbliższą Ziemi egzoplanetą jest Proxima Centauri b. Znajduje się ona w odległości zaledwie 4,2 lat świetlnych od Ziemi. Niedawno astronomowie odkryli, że jej środowisko może przypominać Ziemię nawet bardziej niż sądzono wcześniej.
Jest zaledwie o 17% masywniejsza od naszej planety. Orbituje wokół gwiazdy, która jest słabsza i mniej masywna niż Słońce. Proxima Centauri B znajduje się w środku strefy zamieszkiwalnej gwiazdy. Oznacza to, że istnieje prawdopodobieństwo, że na planecie może istnieć woda w stanie ciekłym i życie. Proxima B znajduje się w ekosferze gwiazdy macierzystej. Jedna z jej stron jest skierowana w stronę gwiazdy przez cały czas, a druga znajduje się stale w ciemności. Naukowcy nie ustalili jeszcze, czy planeta ma atmosferę. Podróżuje zbyt blisko swojej gwiazdy i wykonuje jedną orbitę w ciągu 11 dni ziemskich. Promieniowanie z gwiazdy może odciągać powietrze z planety. Jeśli tak jest, Proxima Centauri B prawdopodobnie nie posiada ciekłej wody na swojej powierzchni. Gwiazda Gliese 832c znajduje się około 16 lat świetlnych od Ziemi. W kosmicznym świecie to rzut kamieniem. Ta egzoplaneta jest 5 razy masywniejsza od Ziemi i podróżuje znacznie bliżej swojej gwiazdy macierzystej. Dlatego rok na tej planecie trwa zaledwie 36 dni. Ponieważ jednak gwiazda jest czerwonym karłem, znacznie chłodniejszym i słabszym od Słońca, Gliese 832c otrzymuje tyle samo światła i ciepła co nasza planeta. Jednocześnie nadal nie jest jasne, czy jakkolwiek przypomina Ziemię. Planeta prawdopodobnie ma znacznie grubszą atmosferę, która tworzy efekt cieplarniany. Zjawisko to występuje, gdy planeta pochłania więcej ciepła ze swojej gwiazdy macierzystej, niż jest w stanie uwolnić z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Oznacza to, że Gliese 832c bardziej przypomina gorącą Wenus niż stosunkowo chłodną Ziemię. Hej, jakoś mi to nie przeszkadza. Jest ciemno, dochodzi druga w nocy. Wychodzisz na dwór i wlepiasz wzrok w niebo. Oto jest! Jasny księżyc w pełni. Zapewne zdaje ci się, że sporo wiesz o naszym naturalnym satelicie, ale pozwól, że zapytam, jak się uformował? No właśnie, tego nie wie nikt, ale oczywiście są różne teorie. Najpopularniejsza z nich, zwana teorią wielkiego zderzenia, zakłada, że srebrny glob powstał w wyniku kolizji Ziemi z inną planetą. Ten drugi obiekt musiał być mniejszy od naszego kosmicznego domu w przybliżeniu wielkości Marsa, a samo zderzenie miało prawdopodobnie miejsce około 4,5 miliarda lat temu. Zgodnie z inną hipotezą, zwaną teorią przechwycenia, Księżyc był kiedyś asteroidą lub jakimś innym wędrującym ciałem, które narodziło się poza naszym Układem Słonecznym. Przelatując w pobliżu Ziemi, zadziałała grawitacja naszej planety i przyciągnęła zagubionego kosmicznego wędrowca. Ale i tu jest pewna nieścisłość. Ziemia i Księżyc wykazują daleko idące podobieństwa izotopowe i chemiczne. Muszą więc mieć wspólną historię, co oznacza, że Księżyc nie mógł powstać gdzie indziej. Inni eksperci uważają, że w pewnym momencie odległej przeszłości Ziemia wirowała tak szybko, że część jej materiału po prostu się oderwała. Wkrótce fragment ten zaczął krążyć wokół naszej planety i w ten sposób na niebie zawitał Księżyc. Ale znów pojawia się problem. W tym przypadku minerały oraz ich proporcje występujące na Księżycu musiałyby być takie same jak na Ziemi. A są drobne różnice. Księżyc jest na przykład bogatszy w te, które szybko tworzą się w wysokich temperaturach. Jest jeszcze jedna hipoteza, chyba najmniej ekscytująca. Zakłada, że srebrny glob mógł po prostu ukształtować się wraz z Ziemią podczas narodzin naszej planety. No nie wiem. Jednak dziś umysły astronomów zaprząta inne palące pytanie. Czy Księżyc jest rzeczywiście naszym satelitą, czy może są to dwie bliźniacze planety? Srebrny glob jest stosunkowo duży w zestawieniu z naszą planetą. Stanowi plus minus 1/4 wielkości Ziemi. Dlatego niektórzy eksperci określają ten kosmiczny układ jako podwójną planetę. Na ile jest to zgodne z faktami? Jeśli chcemy się tego dowiedzieć, musimy podać definicję słowa planeta. Według Międzynarodowej Unii Astronomicznej planeta to ciało kosmiczne, które krąży wokół Słońca. Jest dość masywne, aby mieć prawie okrągły kształt, co zawdzięcza swojej grawitacji. Natomiast przestrzeń wokół jego orbity jest czysta. A co z satelitą? Jest to obiekt w przestrzeni kosmicznej, który krąży wokół większego ciała niebieskiego. W przypadku systemu Ziemia-Księżyc środek ciężkości, zwany barycentrum, znajduje się wewnątrz Ziemi. Dlatego nie możemy powiedzieć, że żyjemy w układzie podwójnym planet. Zgodnie z definicjami, Księżyc jest naszym naturalnym satelitą.
A teraz wróćmy do przeszłości, powiedzmy 3 lub 4 miliardy lat wstecz. Nawet jeśli Księżyc nie był planetą, najpewniej posiadał pełnoprawną atmosferę. Wytworzyła się ona w czasach, gdy potężne erupcje wulkaniczne wstrząsały srebrnym globem. Gazy rozprzestrzeniały się po całej powierzchni, a działo się to tak szybko i intensywnie, że nie były w stanie ulotnić się w przestrzeni kosmicznej. Wówczas powierzchnia Księżyca pokryta była nieckami wypełnionymi bazaltem. Wyobraźcie sobie ogromne pióropusze płaszcza pęczniejące wysoko i wybuchające lawą, która spływała strumieniami. Tak właśnie uformowały się bazaltowe niecki na powierzchni srebrnego globu. W pewnym momencie w ręce naukowców trafiły próbki przywiezione z Księżyca. Odkryli, że tamtejsza lawa zawiera nie tylko tlenek węgla i siarkę, ale także ślady wody. Dzięki tym próbkom specjalistom udało się oszacować ilość gazu, który wzniósł się i uformował atmosferę. Najgrubsza w swojej historii była około 3,5 miliarda lat temu i w tej formie istniała przez jakieś 70 milionów lat. A potem, bach, przepadła! Co ciekawe, kiedy Księżyc miał atmosferę, znajdował się 3 do 10 razy bliżej naszej planety. Jedna z symulacji komputerowych sugeruje nawet, że mógł być aż 19 razy bliżej niż jest teraz. Odległość między srebrnym globem a naszą planetą mogła więc wynosić zaledwie 20 tysięcy kilometrów. Dziś jest to trochę ponad 384 tysiące kilometrów. Dlatego w przeszłości Księżyc wyglądał na dużo, dużo większy. Niestety w tamtych czasach nie było nawet dinozaurów, które mogłyby podziwiać ten widok. Obecnie atmosfera Księżyca w zasadzie nie istnieje, tak jest cienka. I właśnie dlatego nasz satelita nie potrafi bronić się przed meteorytami, w konsekwencji czego jego powierzchnia usiana jest kraterami. Dla porównania, na naszej planecie znajduje się 190 zidentyfikowanych kraterów uderzeniowych. Wiele z nich kryje się pod szatą roślinności lub pod wodą. W przypadku Księżyca natomiast liczba ta jest o wiele większa, konkretnie kilka milionów. Dodatkowo jakieś 5 tysięcy z nich ma aż 20 km średnicy. A ponieważ Księżyc nie jest tak aktywny sejsmicznie jak Ziemia, kratery te, podobnie jak inne pradawne formacje, od tysięcy lat są w doskonałym stanie. Księżyc jest najjaśniejszym obiektem na nocnym niebie, jednak w rzeczywistości jego powierzchnię spowija ciemność, gdyż współczynnik odbicia naszego naturalnego satelity jest nieco wyższy niż asfaltu. Pewnie wiecie, że przyciąganie grawitacyjne Księżyca powoduje pływy na naszej planecie, sprawiając, że poziom wód w oceanach podnosi się zarówno po stronie najbliższej satelicie, jak i tej najbardziej oddalonej. Ale to nie wszystko. Księżyc spowalnia również ruch obrotowy Ziemi. Zjawisko to znane jest jako hamowanie pływowe. Zwiększa ono długość dnia na naszej planecie o nieco ponad 2 milisekundy na 100 lat. Księżyc też oddala się od Ziemi, a dzieje się to w takim samym tempie, w jakim rosną nam paznokcie, czyli około 3,5 cm na rok. Jeśli pewnego dnia srebrny glob odpłynie w kosmiczną otchłań, nastaną ciężkie czasy dla naszej planety. Bez stabilizujących sił grawitacyjnych Księżyca, nachylenie Ziemi zaczęłoby się zmieniać w szalony sposób, od jego zupełnego braku, co położyłoby kres porom roku, do ekstremum w drugą stronę, skutkującego krytyczną pogodą. Mimo że powierzchnia srebrnego globu pozostaje raczej uśpiona, trzęsienia Ziemi o małej sile się zdarzają. Jedna z teorii sugeruje, że dochodzi do nich, ponieważ Księżyc się kurczy, co z kolei jest związane z ochładzaniem się jego wnętrza. Naukowcy twierdzą, że na przestrzeni kilkuset milionów lat średnica naszego satelity zmniejszyła się o 45 metrów. Aby to lepiej zobrazować, wyobraźcie sobie winogrono zmieniające się w rodzynkę. Malejąc, marszczy się. To samo dzieje się z Księżycem. Kurczy się i marszczy. Jednak w przeciwieństwie do winogron, nasz satelita nie ma elastycznej skóry. Jego powierzchnia jest twarda, ale też krucha. Zatem gdy Księżyc się zmniejsza, skorupa pęka i łamie się, a jej fragmenty wywierają presję na sąsiednie. Chcecie poznać jeszcze jedną ciekawostkę na temat Księżyca? Ostatnie badania dowiodły, że ma ogon i co miesiąc owija się wokół naszej planety jak szalik. Ten smukły element składa się z milionów atomów sodu, a nasza planeta regularnie przez niego przelatuje. Uderzenia meteorów wysadzają te atomy sodu z Księżyca w przestrzeń kosmiczną. Przez kilka dni w miesiącu srebrny glob znajduje się pomiędzy Słońcem a naszą planetą. Wtedy właśnie grawitacja ziemska wyłapuje ten sodowy ogon, który oplata atmosferę naszej planety.
Ale bez obaw, księżycowy ogon jest całkowicie nieszkodliwy. Pozostaje również niewidoczny dla ludzkiego oka. Jest 50 razy cieńszy niż to, co możemy zobaczyć. Jednak podczas tych rzadkich dni teleskopy o dużej mocy dostrzegają jego słabą, żółtawą poświatę na niebie. Ogon wygląda jak błyszcząca plama o średnicy 5 razy większej od średnicy księżyca w pełni. I najbardziej szokująca informacja, 2 lub 3 lata temu pewna asteroida została wciągnięta na orbitę Ziemi i zaczęła podróżować wokół naszej planety. Mimo że była nie większa od przeciętnego samochodu, wydarzenie stało się epokowe. Z ponad 1 miliona asteroid, o których wiedzą astronomowie, była dopiero 2, która okrążyła naszą planetę. Nazwana 2020 CD3 była naszym tymczasowym mini-księżycem. Asteroida nie zagościła jednak długo w naszych skromnych progach. Podążała po przypadkowej orbicie i powoli odpływała w przestrzeń. Tymczasowo uchwycone obiekty, takie jak 2020 CD3, należą do rzadkości. Muszą mieć określony kierunek i prędkość, aby zostały wyłapane przez ziemskie przyciąganie grawitacyjne. W przeciwnym razie albo rozbijają się o planetę, albo lecą w innym kierunku. Wszystko zaczęło się od drobnej zmiany na naszej planecie. Najpierw ludzie zauważyli, że księżyc stał się jaśniejszy i nieco większy, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że wpłynął także na przypływy na całym świecie. Woda zalała plażę, ale nie była to wielka tragedia. Do brzegów zbliżyło się dużo ryb, a ludzie znajdowali tam gigantyczne kałamarnice, żabnice i inne stworzenia, które zazwyczaj żyją w mrocznych głębinach. Każdego dnia dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy. Zimą ptaki już nie lecą na południe, lecz gromadzą się w wielkich grupach i latają bez celu po miastach. Kiedyś księżyc pomagał im w nawigacji, dlatego teraz nie wiedzą już, dokąd mają lecieć. Na nieprzebranych wodach oceanu kapitanowie statków zauważają problemy z działaniem kompasów. Ich igły wskazują różne kierunki, ponieważ zmieniły się bieguny magnetyczne Ziemi. Ludzie zdają sobie sprawę, że księżyc z nieznanej przyczyny zaczął zbliżać się do niej, a jego grawitacja wpływa na przyciąganie na naszej planecie. To oznacza zmiany w klimacie, zachowaniu wszystkich żyjących stworzeń, a także polu magnetycznym. Deszcz pada w najbardziej suchych miejscach, a w najzimniejszych panuje upał. Ekosystemy na całej planecie padają jeden za drugim. Ludzie mieszkający w okolicy lasów nieustannie słyszą wycie wilków. Księżyc doprowadza je do szaleństwa. Naturalny satelita Ziemi powiększa się i coraz jaśniej świeci na nocnym niebie. Na razie nie wydarzyło się nic strasznego, a ludzie nie panikują, bo nie chcą wierzyć, że zbliża się koniec. Jednak pewnego dnia księżyc osiąga punkt krytyczny. Idziesz po ulicy, słuchając muzyki, gdy nagle ktoś cię popycha. To nic, może mężczyzna spieszy się do pracy. Idziesz dalej, gdy w ramię uderza cię dziewczyna. Przeprasza i odchodzi. W jej oczach zauważasz strach. Patrzysz przed siebie i dostrzegasz, że w twoim kierunku biegną ludzie. Zdejmujesz słuchawki i słyszysz krzyki i syreny. Kierowcy wychodzą z samochodów i uciekają. Na niebie widać setki mew. Pośród całego tego chaosu słyszysz dziwny odgłos przypomnienia. Nający wodę. Jak to możliwe? Jesteś przecież w centrum miasta, kilka kilometrów od brzegu. Nie ma czasu na myślenie. Zauważasz, jak ogromna fala zalewa ulicę, zbliżając się w twoim kierunku. Wbiegasz do budynku i udajesz się na 10. piętro. Stamtąd obserwujesz, jak woda wdziera się do miasta. Silny nurt porywa samochody, jednopiętrowe budynki i drzewa. Zauważasz w wodzie rekina i inne ryby. Ludzie kryją się w domach i na dachach. Całe miasto szybko ogarnia katastrofa. W budynku, w którym się kryjesz, działa telewizor. Dowiadujesz się, że powodzie występują na całym świecie, a fale tsunami nawiedzają nadbrzeżne miejscowości. Gdzieniegdzie osiągają wysokość 30-piętrowego budynku. Wiele miast zniknęło z powierzchni Ziemi. Księżyc jest zbyt blisko naszej planety, a ogromne powodzie to dopiero początek. Nasz satelita krąży wokół Ziemi, utrzymując ją w osi. Dzięki temu zapewnia stabilny klimat i pomaga rozwijać się organizmom żywym. Teraz jednak równowaga ta została zakłócona. Księżyc zbliża się do Ziemi, zmieniając jej grawitację. Nasza planeta odchyla się nieco w bok, a to powoduje ogromne powodzie. Wyobraź sobie, że trzymasz okrągłą szklankę z wodą. Przechyl ją nieco i zobacz, w jaki sposób ciecz przelewa się z jednej strony na drugą. To samo dzieje się teraz z oceanami.
Ale to nie wszystko. Krążący wokół Ziemi satelita z każdym obrotem zbliża się do nas coraz bardziej. Przez cały ten czas powoduje występowanie katastrof naturalnych w różnych lokalizacjach. Teraz dochodzi do powodzi po jednej stronie planety, a za kilka godzin po drugiej. Widzisz, jak cała woda cofa się z ulic do brzegu, ale do końca dnia może z powrotem powrócić do miasta. Zaraz zdaje się, że już jest koniec dnia. Zauważasz ciemniejące niebo. To dziwne, przecież dopiero 15. Księżyc zmienia prędkość obrotu Ziemi, przez co dzień jest krótszy. Teraz nasz satelita wypełnia niemal całe niebo, jasno oświetlając planetę. Dostrzegasz na jego powierzchni ogromne kratery. Jest tak blisko, że widzisz go mimo świecącego słońca. A w niektórych miejscach w ogóle przysłania naszą gwiazdę. Woda cofa się i wszyscy wychodzą na zewnątrz. W tym momencie zaczyna się trzęsienie ziemi. Drogi pękają, a domy zawalają się. Na ulicach dochodzi do osunięć. Płyty tektoniczne przesuwają się na całej planecie. Wyobraź sobie dwie kule magnetyczne zbliżające się do siebie. Jedna z nich to Księżyc, a druga rdzeń Ziemi. Jak myślisz, co stanie się ze wszystkimi rzeczami znajdującymi się ponad rdzeniem? Są to setki tysięcy kilometrów skorupy ziemskiej, która właśnie się porusza. Niszczycielskie pęknięcia pojawiają się na całej planecie, a najwyższe góry rozpadają się i zamieniają się w sterte kamieni. Dno morskie także pęka, uwalniając z podziemnych głębin magmę. Wulkany budzą się ze snu i wypluwają lawę. Chmury wulkanicznego popiołu zasłaniają słońce oraz lśniący księżyc. Jednak najgorsze, czyli nieuniknione zderzenie, dopiero przed nami. Nasz satelita krąży wokół planety niczym kula w okrągłej szklance z otworem w środku. Siła ta napędza chmury na całym świecie. Teraz jest burza, ale za 5 minut może sypać śnieg. Nadchodzi noc i zaczyna padać. Krople deszczu zabierają błoto i pył wulkaniczny. Oddychanie bez maski gazowej jest niemal niemożliwe. Ciśnienie atmosferyczne nieustannie się zmienia. Niektórzy cierpią z powodu uciążliwych migren, a innym doskwierają bóle stawów. Nie ma jednak czasu na myślenie o zdrowiu. Ludzkość musi wymyślić, jak uchronić się przed zderzeniem. Gdy księżyc wbije się w ziemię, zapanuje nowy porządek grawitacyjny. Kontynenty zmienią kształt, po czym albo zbiją się w jeden gigantyczny ląd, albo podzielą na setki mniejszych. Energia zderzenia może spalić cały tlen w atmosferze, sprawiając, że planeta nie będzie zdatna do życia. Ukrycie się pod powierzchnią także nie ma sensu z powodu trzęsień Ziemi. Ludzie decydują się spędzić ostatnie godziny z najbliższymi. Księżyc nieustannie się zbliża. Teraz jest w tej samej odległości, co Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i zakrywa całe niebo. Wiele miast pozostaje w cieniu z powodu fal. Tsunami o wysokości kilku kilometrów rozbijają się o ląd. Z oceanem zderzają się miliony ton lawy, a miliardy litrów wody wyparowują w mgnieniu oka. Do atmosfery uwalnia się wilgoć pomieszana z pyłem, tworząc gigantyczne chmury, które wkrótce zaleją ląd deszczem. Godzisz się z totalnym zniszczeniem planety, ale w tym momencie z Księżycem dzieje się coś dziwnego. Zauważasz, jak na jego powierzchni pojawiają się gigantyczne pęknięcia, po czym powoli zaczyna dzielić się na dwie części. Następnie obie połowy pękają na setki kawałków. Księżyc po prostu się rozpada. Nagle Ziemia nie ma już naturalnego satelity. Pozostało po nim tylko mnóstwo gigantycznych kosmicznych skał. Ale co się stało? Wokół naszej planety istnieje przestrzeń zwana granicą Roacha. W tym miejscu grawitacja Ziemi jest silniejsza niż grawitacja Księżyca. Oznacza to, że siła utrzymująca naszego satelitę w całości jest słabsza niż siła, która go rozerwała. Ludzie wiwatują. Granica Roacha uratowała naszą planetę. Księżyc w nas nie uderzy. Rozpada się na miliony kawałków, tworząc wokół Ziemi pierścień. Teraz niebieska planeta przypomina Saturna dzięki księżycowym skałom, które je otaczają. Wielkie odłamki niszczą wszystko na swojej drodze, włączając w to kosmiczne śmieci. Satelity nie działają, a ludzkość traci dostęp do komunikacji i nawigacji. Znowu musimy korzystać z papierowych map. Zanim doszło do tej katastrofy, Księżyc utrzymywał orbitę naszej planety pod pewnym kątem. Teraz jej oś jest odchylona w inny sposób. Jedna półkula bardziej zbliża się do Słońca, a druga pogrąża w cieniu. Biegun północny i Arktyka mogą zmienić się w gorące pustynie, podczas gdy równik ma szansę stać się pokryty lodem. Zimy i lata mogą trwać kilka stuleci.
Pozostałości Księżyca krążą wokół Ziemi, ale część z nich na nią spada. Deszcze księżycowych meteorytów niszczą miasta, pozostawiając za sobą gigantyczne kratery. Wszystkie te wydarzenia prowadzą do ogromnych zniszczeń, a dostosowanie się do życia w nowych warunkach potrwa setki tysięcy lat. Jak wyglądałaby Ziemia, gdyby była jedyną planetą w Układzie Słonecznym? Albo co by się z nią stało, gdyby Księżyc nagle zniknął? A gdyby dinozaury nigdy nie wyginęły? Na pewno każdy słyszał o wielkiej asteroidzie, która walnęła w Ziemię 66 milionów lat temu. Niemal 3/4 wszystkich żyjących wtedy stworzeń wyginęło w masowym wymieraniu. Między innymi tyranozaury, triceratopsy, velociraptory. Nie przetrwał żaden. Ale dzięki temu żyjemy my. Nauka mówi, że gatunek ludzki mógł się bezpiecznie rozwinąć właśnie dzięki nieobecności tych wielkich jaszczurzych łowców. Ale co by się stało, gdyby tamta asteroida spadła w zupełnie innym miejscu? Jak wyglądałby dzisiejszy świat? Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i nagle zauważasz tyranozaura rozmiarów ciężarówki. Czy coś takiego byłoby możliwe w alternatywnym wszechświecie, o którym mówimy? Aby przetrwać do dzisiejszych czasów, dinozaury musiałyby przeżyć o wiele więcej niż tylko upadek asteroidy. Jakieś 55 milionów lat temu miał miejsce wzrost temperatur. Klimat był wtedy cieplejszy o około 8 stopni Celsjusza. Lasy deszczowe rozkwitły w najlepsze, a wegetacja była obfita. W tym scenariuszu dinozaury roślinożerne miałyby raj na ziemi, ale zaczęłyby nieco inaczej wyglądać. Rosnące w tamtym okresie rośliny nie były zbyt bogate w składniki odżywcze. To oznacza, że dinozaury najprawdopodobniej by zmalały, ponieważ nie miałyby wystarczająco dużo energii, aby osiągnąć pełnię swoich rozmiarów. Potem, około 34 milionów lat temu, Ameryka Południowa i Antarktyda oddzieliły się od siebie, co znacząco schłodziło i osuszyło klimat. Tak ekstremalne warunki przetrwałyby jedynie gady z długimi kończynami. W tamtym czasie zwierzęta musiały przebyć dłuższe dystanse, aby coś upolować, ponieważ pory roku zaczęły mieć znaczący wpływ na dostęp do wody i pożywienia. W porównaniu do ssaków tamtego okresu, tyranozaury miałyby nad nimi znaczącą przewagę w postaci chociażby większej ilości zębów czy lepszego wzroku. A skoro o ssakach mowa, niektóre w ogóle by się nie pojawiły. Skończyłyby jako obiad dla dinozaurów. Swoją drogą, wiecie, że niektóre z tych starożytnych jaszczurów żyją między nami? A takie gołębie na przykład i ptaki ogółem. Wszystkie one ewoluowały z dinozaurów. Na pewno nie raz słyszałeś, że wykorzystujemy jedynie 10% możliwości naszego mózgu. Co by jednak było, gdybyśmy wykorzystywali go w pełni? Czy bylibyśmy w stanie skomponować koncert symfoniczny? A może stalibyśmy się technologicznymi geniuszami i stworzyli z dnia na dzień multimiliardową firmę? Zacznijmy od faktów. Nie wykorzystujemy tylko 10% możliwości naszego mózgu. Idea ta została rozpowszechniona w wielu filmach i jest bardzo daleko od prawdy. W rzeczywistości największa część naszego mózgu jest aktywna non-stop, ale nie wszystkie jego partie działają w tym samym czasie. Dokładny procent jest inny dla każdego człowieka. Neurolodzy w zasadzie mówią, że nie chcielibyśmy wykorzystywać 100% naszego mózgu jednocześnie. Nasze ciała po prostu nie miałyby na to energii. To oznacza, że bylibyśmy ciągle głodni. Wyobraź sobie, ile kalorii musielibyśmy przyswoić, aby tak funkcjonować. Ograniczałyby nas podstawowe potrzeby organizmu, chociażby oddychanie, trawienie pokarmu czy krążenie krwi. Gdybyś faktycznie wykorzystywał pełnię mózgu, byłbyś nieustannie zmęczony. Byłoby to gorsze niż udział w maratonie bez uprzedniego treningu. Mózg potrzebowałby całej krwi w organizmie, co oznacza mniej tlenu dla płuc. Poszczególne organy zaczęłyby obumierać jeden po drugim. Krótko mówiąc, miałoby to destrukcyjny wpływ na twoje zdrowie. Swoją drogą, niektórzy badacze szacują, że ponad 60% mózgu składa się z czegoś, co nazywa się neuronową ciemną materią. Innymi słowy, ta ciemna materia to neurony, które nie mają określonych funkcji i nie odpowiadają za powszechne bodźce. Maraton to jeden z najbardziej wymagających popisów siły i wytrzymałości na świecie.
Co by się jednak stało z twoim ciałem, gdybyś postanowił go przebiec bez żadnego treningu? Statystyki powalają. Niemal połowa uczestników rezygnuje jeszcze zanim przekroczy linię mety. Przeciętna długość maratonu wynosi 42 km. Jeśli nie przywykłeś do regularnego wysiłku fizycznego, byłoby to bardzo trudne wyzwanie. Pierwsze 1,5 km przebiegłbyś bez większych problemów, poza głośnym i ciężkim oddychaniem przez usta. Przy 5 kilometrze temperatura twojego ciała wzrosłaby do takiego stopnia, że poczułbyś się, jakbyś miał lekką gorączkę. To pewnie byłby moment twojej rezygnacji. Jednak gdybyś postanowił biec dalej, musiałbyś jakoś przekonać swój umysł i ciało do przebiegnięcia pozostałych 37 km. Na 32 km zużyłbyś wszystkie rezerwy glukozy i byłbyś potwornie zmęczony. Nawet doświadczeni biegacze przechodzą przez ten etap. Po przekroczeniu linii mety obiecywałbyś sobie, że nigdy więcej tego nie zrobisz. Zakończyłbyś wyścig z kilkoma skurczami i długą listą dań, na które miałbyś ochotę. Teraz wyobraź sobie czyste i piękne nocne niebo. Ani jednej chmurki. Widzisz dwie najjaśniejsze i mrugające planety na nieboskłonie. To Mars i Wenus. A teraz pomyśl sobie, co by się stało, gdyby Ziemia była jedyną planetą w Układzie Słonecznym. Sprawy nabrałyby całkowicie innego obrotu. Wszystkie planety współpracują ze sobą, utrzymując się nawzajem na swoich miejscach przy pomocy sił grawitacyjnych. Gdyby Merkury lub Wenus zniknęły, Ziemia znacząco przybliżyłaby się do Słońca. Temperatura powietrza byłaby podobna do tej panującej na powierzchni Merkurego, czyli jakieś 400 stopni Celsjusza. Życie w takich warunkach byłoby niemożliwe. Z kolei, gdyby Jowisz lub Saturn zniknęły, Ziemia pewnie oddaliłaby się od Słońca, a temperatura spadłaby poniżej minus 130 stopni Celsjusza. Gdyby jakiekolwiek formy życia to przetrwały, zapewne byliby to mieszkańcy mórz i oceanów. Pozycja Ziemi w Układzie Słonecznym ma wpływ nie tylko na różnego rodzaju formy życia, ale determinuje również występowanie pór roku, długość dnia, czy choćby roku. Gdy mówimy o braku innych planet, mamy na myśli również satelitów. Co by się stało, gdyby pewnego pięknego dnia Księżyc po prostu zniknął? Miałoby to katastrofalne konsekwencje. Księżyc ma największy wpływ na pływy ziemskie. W bezksiężycowym wszechświecie pływy zmniejszyłyby się o niemal 3/4. To by znacząco wpłynęło na kraby, małże oraz ślimaki morskie zamieszkujące regiony pływowe. W konsekwencji zaburzyłoby to dietę większych zwierząt, a to z kolei doprowadziłoby do znaczących zmian w całym nabrzeżnym ekosystemie. Zmieniłaby się również pogoda. Pływy oraz prądy pływowe pomagają mieszać wodę arktyczną z cieplejszą pochodzącą z tropików, stabilizując tym samym klimat na całym świecie. Prognozowanie pogody byłoby niemal niemożliwe, a różnica między najgorętszymi a najzimniejszymi miejscami na Ziemi byłaby ekstremalna. Brak Księżyca wpłynąłby również na przechylenie osi Ziemi. Obecnie wynosi ono 23,5 stopnia, głównie dzięki grawitacji satelity. Bez Księżyca przechylenie to wahałoby się od 10 do 45 stopni. Uczeni wierzą, że nawet najmniejsze różnice wywołałyby potężne zmiany, w tym epokę lodowcową. Poza tym bezksiężycowe niebo wywróciłoby do góry nogami życie wielu nocnych zwierząt. Ćmy nauczyły się poruszać przy pomocy światła księżycowego i gwiazd. Nowo wyklute żółwie kierują się blaskiem księżyca, szukając drogi do oceanu. Wiele zwierząt polega zarówno na ciemności, jak i znikomych ilościach światła księżycowego, aby polować. Cofnijmy się teraz w czasie i wyobraźmy sobie, co by było, gdyby się żył w starożytnym Egipcie. Cywilizacja ta istniała przeszło 3000 lat i zapisała się na kartach historii jako twórca jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli na świecie – piramid. Gdybyś żył w starożytnym Egipcie, byłbyś świadkiem wielu przełomowych odkryć naukowych i matematycznych. Starożytni Egipcjanie organizowali się w sztywnych strukturach społecznych. Musiałbyś się wpasować w jedną z nich. Urodziłbyś się jako robotnik, rolnik lub rzemieślnik, co najczęściej oznaczało żołnierzy, żeglarzy lub nauczycieli. Albo należałbyś do egipskiej elity. Jako rolnik zapewne mieszkałbyś w domu zbudowanego z błotnistych cegieł. Miałbyś kamienny piec i przechowywałby się żywność w dołach w ziemi.
Większość dni spędzałbyś na dbaniu o pola uprawne przy Nilu lub opiece nad bydłem i kaczkami. W dni podatkowe musiałbyś zabierać część swoich plonów i zanosić do świątyni jako danina za użytkowanie gruntu. Jako członek elity większość czasu spędzałbyś na bankietach. Ozdabiałbyś się złotem i półszlachetnymi kamieniami, żeby zaprezentować swój status materialny. Kto wie, może nawet byłbyś wynalazcą stołu. Przed Egipcjanami coś takiego jak stół po prostu nie istniało. Wynalazek ten powstał jako narzędzie chroniące żywność przed brudem ziemi. O co tu chodzi? Światło za oknem stało się jaśniejsze. Jest 21:30, a jutro piszesz ważny egzamin. Wyglądasz na zewnątrz i widzisz, że sąsiedzi stoją przed swoimi domami. Trzymają latarki, ale patrzą w niebo. Wychylasz głowę i zauważasz, że księżyc jest bardzo duży, 2 razy większy niż normalnie. Wybiegasz i pytasz ludzi, co się dzieje, ale oni są tak samo zdziwieni, co ty. Fotografujesz księżyc i wrzucasz do mediów społecznościowych. Przeglądasz wiadomości i widzisz, że wszyscy o tym piszą. Nocne niebo jest teraz rozświetlone, ponieważ srebrny glob ma więcej powierzchni do odbijania światła słonecznego, co przekłada się na jego jasność. Podczas chodzenia masz poczucie braku równowagi, bo czujesz się lżejszy niż zwykle. Skoro księżyc jest większy, jego przyciąganie grawitacyjne stało się mocniejsze, co oznacza, że grawitacja Ziemi osłabła. Nagle spoglądasz w dół, bo czujesz, że masz mokre skarpetki. Wskakujesz na dach stojącego obok samochodu. Dopiero wtedy widzisz, że woda zalewa całą okolicę. Wszyscy szukają jakiegoś podwyższenia lub biegną do domów. To nie pęknięty hydrant, z którego leje się woda, a wznoszący się ocean. Nie wiesz, co o tym myśleć. Tracisz równowagę, ślizgasz się i wpadasz do wody. Niektórzy ludzie siedzą w samochodach, ale nie mogą odjechać ze względu na poziom wody. Mieszkasz nad oceanem, ale do tej pory nie było tu żadnych przypadków tsunami czy powodzi. W tej okolicy nie zdarzają się też trzęsienia ziemi. Wracasz do domu w nadziei, że znajdziesz swój stary ponton, który pomoże ci przetrwać. Jest jednak mały problem. Musisz go nadmuchać, ale nie masz pompki. Zaczynasz więc dmuchać ustami, ale całe wieki miną, zanim go w ten sposób napompujesz. Wywracasz cały dom do góry nogami w poszukiwaniu czegoś innego i znajdujesz suszarkę. Podłączasz do pontonu i nadmuchujesz możliwie jak najmocniej. Z każdą sekundą woda jest coraz wyżej, a teraz wpłynęła do wnętrza domu. Pakujesz do plecaka mocną latarkę, trochę jedzenia i koce termalne. Schodzisz na dół, gdzie widzisz, że teraz woda sięga ci do kolan. Kierujesz się do drzwi. Na zewnątrz czujesz, jak woda miota tobą na wszystkie strony, ponieważ fale są bardzo silne. A ponieważ grawitacja uległa zmianie, pływanie jest dodatkowo utrudnione. Wsiadasz na ponton i starasz się płynąć z prądem w dół ulicy. W niczym nie pomaga fakt, że woda jest zabójczo zimna, bo jest połowa lutego. Po chwili docierasz do autostrady, gdzie woda wylewa się prosto z wybrzeża. W końcu dopływasz do wyższego miejsca i wyciągasz telefon. Na wszelki wypadek trzymałeś go w szczelnej kieszonce. Zostało tylko 15% baterii, ale zabrałeś ze sobą powerbank. Dzwonisz do rodziny z pytaniem o to zamieszanie, ale oni też tego nie rozumieją. Wchodzisz do lasu w nadziei znalezienia starej chatki, gdzie spędzałeś czas jako dziecko. Może dalej będzie tu rower, który zostawiłeś przed laty? Po kilku minutach szukania znajdujesz go i jedziesz przez góry, by uciec przed powodzią. Trudno ci utrzymać równowagę przez zmienioną grawitację. Naukowcy siedzą przy laptopach, starając się zrozumieć, co się w ogóle dzieje. Przekrzykują się, rzucając najróżniejsze rozwiązania, ale nic z tego nie ma sensu. Po chwili szef NASA postanawia wystrzelić na Księżyc bezzałogową rakietę. Kilka godzin później rakieta jest gotowa do startu i wszyscy czekają na rozkazy. 3, 2, 1, start! Rakieta wzbija się w powietrze i leci w kierunku Księżyca. Opuszcza atmosferę Ziemi i leci z pełną prędkością. Po jednym czy dwóch dniach pojawia się nagranie na żywo. Widać na nim gigantyczny Księżyc. Zgodnie z najnowszymi danymi, rakieta nie może zanadto się do niego zbliżyć, ponieważ satelita ma teraz znacznie silniejsze przyciąganie grawitacyjne. Na nagraniu jednak widać lewitujące wokół niego maleńkie cząsteczki, podobne do tych, które tworzą pierścienie Saturna. Wyglądają jak gigantyczny dysk otaczający planetę, ale z bliska to jedynie cząsteczki wielkości od ziarna ryżu do sporego autobusu.
okrążają Saturna ze względu na jego potężną grawitację. Cząsteczki widoczne na obrazie też są różnych rozmiarów, przez co rakieta nie może się bardziej zbliżyć do Księżyca. Zatrzymuje się w pobliżu i wystrzeliwuje mini rakietę, podobną do drona, by doleciał na czas. Pas cząstek ma kilkanaście kilometrów szerokości, co utrudnia urządzeniu swobodne manewrowanie. Gdy się zbliża, cząstki zaczynają ją bombardować. Na szczęście jest przystosowana do takich warunków. Rakieta w końcu mija wszystkie przeszkody i ląduje na Księżycu. Odkąd zrobił się większy, jego grawitacja jest silniejsza. Rakieta prawie się rozbija podczas lądowania, ale udało się. Chwilę później kolejny robot wyjeżdża na powierzchnię w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek. Jak na razie nic się nie dzieje, ale naukowcy dostrzegają jakieś drżenie dochodzące z wnętrza. Wygląda to tak, jakby środek Księżyca się rozrastał. Nikt w NASA nie wie, czy w końcu przestanie rosnąć. Aby to sprawdzić, pozostaje tylko wywiercić głęboki otwór w powierzchni. Pedałujesz ile sił w nogach i docierasz na drugą stronę góry. Ziemia się trzęsie, coraz trudniej ci utrzymać równowagę. Patrzysz z góry i widzisz, że druga część miasta jest cała zalana. Wyciągasz ponton z zapasami i płyniesz tam. Po drodze znajdujesz łódź. Wsiadasz do niej i szybko wiosłujesz, aż docierasz do latarni morskiej. Stamtąd będziesz mógł poszukać stacji NASA. Nagle widzisz startującą w niebo rakietę. Wiesz, że twój brat powinien być teraz w stacji, ale wszystkie sieci komórkowe padły. Zaczynasz wiosłować w tym kierunku. Być może tam będzie bezpieczniej. Mini rakieta, która wylądowała na Księżycu, aktywuje małe, ale wystarczająco silne wiertło, które może wwiercić się na kilka kilometrów w kierunku jądra. Ale trochę to potrwa. Wobec tego NASA wystrzeliwuje kolejną rakietę, ale z dłuższym wiertłem. Jedyny problem jest taki, że Księżyc dalej rośnie. Co za tym idzie, zbiera wokół siebie coraz więcej cząstek. Osiągnął już rozmiary Ziemi i z każdą minutą robi się coraz większy. Powódź niedługo dotrze do kolejnych nabrzeżnych miast, a małe wyspy zostaną zalane. Nie można do tego dopuścić. Grawitacja może uszkodzić konstrukcję większości budynków i spowodować ich zawalenie się. Dzielny robot jednak na to nie pozwoli. Wywierci w Księżycu wystarczającą dziurę, żeby odkryć przyczynę tego zjawiska. W miarę wiercenia skały zdają robić się coraz gorętsze. To może oznaczać dalsze rozszerzanie się Księżyca, co grozi jego wybuchem. Naukowcy na Ziemi są w szoku i nie wiedzą, co robić. Twój brat, który jest szefem zespołu naukowców, próbuje się z tobą skontaktować, ale nie może się dodzwonić. Tymczasem ty dalej wiosłujesz, starając się dotrzeć do NASA, ale nie udaje ci się to. Decydujesz się w końcu wrócić w góry, żeby zostać na suchym lądzie. Gdy docierasz do starej chatki, widzisz czekających na ciebie dziwnych facetów w płaszczach. Zaczynają cię gonić. Wyglądają dziwnie, jakby nie z tego świata. Wiertło osiągnęło maksymalną głębokość i nie jest w stanie dalej pracować. Do tego sygnał kontrolny jest coraz słabszy. Nagle znikąd pojawia się jakaś dziwna sylwetka i błyska światłem w kierunku robota. Transmisja urywa się i pokazuje tylko mały fragment ogromnej figury mierzącej wzrokiem robota. Po chwili z figury wychodzi małe stworzonko i idzie w kierunku maszyny. Wszyscy w NASA panikują, ale nagrywają każdą sekundę. Nikt nie wierzy, że to się dzieje naprawdę. Po chwili stworzonko przesyła sygnał, którego NASA nie jest w stanie rozszyfrować. Ale ono samo wydaje się być przyjazne. Wraca na statek i w tej samej chwili znika. Chyba się teleportowało. Księżyc zmniejsza się i powraca do pierwotnego rozmiaru. Naukowcy z NASA i ludzie na całym świecie nie posiadają się z radości. Prądy uspokajają się, a wody cofają się do oceanów. Dobrze, że wszystkim udało się uciec przed powodzią. Księżyc jest najbliższym kosmicznym sąsiadem Ziemi i jej jedynym naturalnym satelitą. Prawdopodobnie powstał, gdy ogromny obiekt wielkości Marsa uderzył w naszą planetę miliardy lat temu. Ta katastrofa zmieniła Ziemię w rozgrzaną bryłę stopionych skał. Wypchnęła też na orbitę sporo materii, tworząc Księżyc. Ta poznaczona kraterami kula krąży wokół naszej planety, powodując przypływy i odpływy. Księżyc ma rozmiar nieco większy niż 1/4 Ziemi i jest piątym największym naturalnym satelitą w Układzie Słonecznym. Księżyc przechodzi przez kilka faz: nów, pełnię, pierwszą i ostatnią kwadrę. Niezależnie od tego, jak wygląda, zawsze znajdziesz go na nocnym niebie, a czasami nawet w trakcie dnia. Wyobraź sobie jednak, że budzisz się pewnej nocy i zauważasz, że Księżyc wygląda inaczej niż zwykle.
wydaje się jaśniejszy i większy? Trudno to jednak zauważyć, zwłaszcza, że wciąż jesteś zaspany. Wracasz do łóżka, nie mając świadomości, że zamiast na księżyc patrzyłeś właśnie na Merkurego. Ta położona najbliżej Słońca planeta z bliska przypomina naszego naturalnego satelita. Jej powierzchnia pokryta jest kraterami pozostawionymi przez kosmiczne skały. Merkury ma wielkość około 2/5 naszej planety i jest nieco większy niż księżyc. Dlatego jego wpływ na Ziemię byłby dużo bardziej znaczący. Noce stałyby się jaśniejsze, przypływy wyższe, a odpływy, jak myślisz, niższe, tak jest. Cykl księżycowy, czyli czas, którego księżyc, a w zasadzie Merkury, potrzebuje, aby przejść przez wszystkie fazy, stałby się krótszy o 14 godzin. Ogólnie rzecz biorąc, taka zmiana nie miałaby drastycznych konsekwencji dla naszej planety. A co z Wenus? Co jeśli zamiast znajomego satelity umieścimy na niebie trzeci najjaśniejszy obiekt naturalny po Słońcu i Księżycu? Wenus często nazywamy siostrzaną planetą, ponieważ jej masa i rozmiar są niemal takie same jak w przypadku Ziemi. Wenus na naszym niebie byłaby tak samo duża jak Ziemia, którą astronauci z Apollo obserwowali na powierzchni Księżyca. Gwiazda poranna świeciłaby dużo jaśniej niż Księżyc. Po pierwsze, dlatego że ta planeta odbija 6 razy więcej światła słonecznego. Po drugie, zajmowałaby obszar 16 razy większy niż nasz satelita. Dlatego noce na Ziemi byłyby niemal tak jasne jak wczesny świt. Gdybyś spojrzał na Wenus, zauważyłbyś na niej niewyraźnie wirujące wzory w żółto-białej pokrywie chmur. Wenus nie zostałaby satelitą Ziemi. Dwie planety zaczęłyby prawdopodobnie orbitować wokół wspólnego środka ciężkości, a orbita ta stałaby się nieco wydłużona. Gdyby jednak Wenus poruszała się z taką samą prędkością jak teraz Księżyc, dwie planety zderzyłyby się ze sobą w najbliższej przyszłości. Ups. Okej, czas na kolejną zmianę. Gdyby na niebie zamiast Księżyca znalazł się Mars, na pewno byś tego nie przegapił. Nawet bez teleskopu dostrzegłbyś jego nietypowy kolor i ciemne plamy na powierzchni. Gdybyś jakimś cudem nie zauważył czerwonej planety, wciąż czułbyś jej nietypowy wpływ na Ziemię. Mars jest o połowę mniejszy od naszego globu, ale kilka razy większy niż Księżyc. Zamiana mniejszego obiektu kosmicznego na dużo większy zakłóciłaby delikatną równowagę na naszej planecie. Gdybyś nieszczęśliwie znalazł się na wybrzeżu podczas zastąpienia Księżyca Marsem, musiałbyś się szybko ewakuować. W oceanach powstałyby gigantyczne fale, które rozbijałyby się o brzeg niczym ogromne tsunami. Mars odbijałby więcej światła słonecznego niż Księżyc. Noce byłyby jaśniejsze, a ziemskie krajobrazy cechowałby upiorny czerwony odcień. Przez teleskop byłbyś w stanie podziwiać najwyższą górę w Układzie Słonecznym – Olympus Mons. Mars nie jest na tyle duży, aby dramatycznie zmienić orbitę Ziemi, jednak z czasem dwie planety zaczęłyby krążyć wokół siebie, tworząc binarny układ planetarny. Ponieważ Mars byłby dosłownie tuż za rogiem, podróże na tę planetę stałyby się czymś normalnym. Teraz pomyślmy o większej skali. Gdyby to Jowisz zastąpił Księżyc, Ziemia przestałaby istnieć jako niezależna planeta. Natychmiast zmieniłaby się w kolejnego satelitę największej planety w Układzie Słonecznym. Jaki jest jedyny pozytywny aspekt tej transformacji? Ludzie mieliby niesamowity widok. Jowisz jest dziesiątki razy większy od Księżyca. Gigantyczna, piękna kula w paski zakryłaby niemal cały horyzont. Gdybyś miał czas na jej podziwianie, zobaczyłbyś żółte, brązowe, czerwone i białe chmury dryfujące w atmosferze Jowisza. Niestety, przyciąganie grawitacyjne gazowego giganta natychmiast spowodowałoby straszliwe trzęsienia Ziemi, erupcje wulkanów i fale tsunami. Płaszcz i skorupa Ziemi zostałyby przyciągnięte w kierunku Jowisza, przełamując naszą planetę na pół. Byłaby rozciągana i gnieciona z taką siłą, że jej powierzchnia wgłębiałaby się i rozciągała na ponad 90 metrów. Niestety, prędkość Ziemi to tylko 10% prędkości potrzebnej na pozostanie w orbicie Jowisza. Dlatego nasza powolna planeta zderzyłaby się z gazowym gigantem w mniej niż jeden dzień. Cóż, nie brzmi to dobrze, więc lepiej tak nie róbmy. Gdyby Saturn miał zastąpić Księżyc, byłby to niesamowity widok. Ta planeta jest ponad 35 razy większa niż nasz satelita.
Oznacza to, że gigantyczny złoty glob pokryłby większą część nieba, a jego pierścienie rozciągałyby się od horyzontu po horyzont. Ziemia byłaby położona nieco dalej od gazowego giganta niż jego własny satelita Dione. Ponieważ Saturn jest o wiele potężniejszy niż nasza planeta, Ziemia zmieniłaby się w jego satelitę, a nie odwrotnie. Niestety, prędkość obrotów naszej planety nie wystarczyłaby, aby nadążać za gigantem. Dlatego prawdopodobnie zderzylibyśmy się z nim w przeciągu jednego czy dwóch dni. Przed spłonięciem w atmosferze Saturna musielibyśmy jeszcze minąć jego niesamowite pierścienie. Składają się one z kawałków komet, asteroid i roztrzaskanych satelitów. Przebrnięcie przez te kosmiczne odłamki byłoby nie lada wyzwaniem. Ponadto nasza planeta musiałaby ominąć wszystkie 53 księżyce Saturna. A co jeśli nie doszłoby do zderzenia i stalibyśmy się 54 satelitą? Wtedy przyciąganie grawitacyjne gazowego giganta spowodowałoby ogromne wstrząsy tektoniczne na całym świecie. Rozrywałyby skorupę ziemską, aż nic by z niej nie zostało. To też nie brzmi dobrze. Zarówno Uran, jak i Neptun to lodowe giganty. Planety te mają taki sam rozmiar, są większe niż Ziemia, ale mniejsze niż Saturn i Jowisz. Obie mają lodowe wnętrze, głęboką atmosferę i piękny niebiesko-zielony odcień. Gdyby któraś z tych planet zastąpiła Księżyc, konsekwencje byłyby podobne. Rzućmy więc monetę. Dobrze, załóżmy, że pewnego dnia na niebie dostrzegłbyś Neptuna. Jest 14 razy większy niż Księżyc. Na nieboskłonie planeta wyglądałaby jak jasno-niebieski balon wypełniony gorącym powietrzem, widoczny także za dnia. Byłby on 15 razy większy niż Słońce. Nawet gdyby wszystko inne pozostało bez zmian, zaćmienie Słońca trwałoby bardzo długo. Po zniknięciu Słońca za Neptunem nasza planeta pogrążyłaby się w kompletnych ciemnościach na półtorej godziny. Neptun jest 17 razy cięższy od Ziemi, a jego przyciąganie grawitacyjne jest dużo silniejsze. Po raz kolejny nasza planeta skończyłaby jako satelita. Orbitowałaby wokół Neptuna nieco dalej niż jego największy księżyc, Tryton. Przy okazji istniałoby ogromne ryzyko zderzenia się z Ziemi z tym obiektem kosmicznym. Załóżmy jednak, że mielibyśmy szczęście i nie przecięlibyśmy drogi satelitów Neptuna. Nawet wtedy musielibyśmy poradzić sobie z wieloma problemami. Przypływy na naszej planecie stałyby się 1000 razy bardziej potężne niż te powodowane przez Księżyc. Siła grawitacyjna Neptuna nie rozerwałaby Ziemi, ale ogrzałaby naszą planetę. Wzrosłaby aktywność sejsmiczna, powodując trzęsienia Ziemi i erupcje wulkanów. Co gorsza, stracilibyśmy także dostęp do internetu. Siedzisz przypięty w fotelu w bezkresie kosmosu. Za twoimi plecami Ziemia robi się coraz mniejsza i mniejsza. Otacza cię mnóstwo kontrolek i przycisków, dzięki którym statek kosmiczny prawidłowo funkcjonuje. Wraz z dwójką członków załogi nieustannie je regulujecie. Za oknem widzisz w oddali przelatujące meteoryty, gwiazdy i planety. Po wielu latach badań i testów będziecie pierwszymi ludźmi, którzy wylądują na Księżycu. Musicie dokładnie przeanalizować każdy etap waszej misji. W przeciwnym razie możecie zmierzyć się z wieloma problemami, takimi jak zderzenie z przelatującą asteroidą. Co gorsza, ryzykujecie pozostanie w próżni kosmosu bez możliwości powrotu do domu. Statystyka pokazuje, że 1/3 wszystkich misji księżycowych napotkała wiele komplikacji. Do lotu na Księżyc potrzebna jest specjalna rakieta osiągająca prędkość ponad 40 tysięcy km na godzinę. Potem na orbicie Księżyca statek kosmiczny może odłączyć się od niej i samodzielnie dolecieć do powierzchni satelity, żeby na nim wylądować. Brzmi prosto, prawda? Jednak trudności z wyliczeniem danych potrzebnych do lądowania były powodem, dla którego sama idea wysłania człowieka na Księżyc wydawała się absurdem. Uczeni jednak pokonali tę przeszkodę dzięki analizie lotu helikoptera. W przeciwieństwie do samolotów, które wymagają odpowiedniej prędkości do startu, ogromne śmigła helikopterów dają im siłę niezbędną do oderwania się od podłoża i swobodnego lotu. Wystarczy, że będą obracały się dostatecznie szybko, aby unieść ciężar maszyny.
Pamiętając o tym wszystkim, musimy również wziąć pod uwagę grawitację, która ściąga wszystko w dół. Na Ziemi wynosi ona niecałe 10 metrów na sekundę do kwadratu. Z kolei na Księżycu jest ona równa nieco ponad 1,5 metra na sekundę do kwadratu. No dobra, większą część lądowania na Księżycu mamy rozpracowaną, ale co z powierzchnią, która prawie w ogóle nam w tym nie pomaga? Potrzebujemy dodatkowych 3 etapów. Po pierwsze, musimy przeprowadzić badania oraz wyliczyć wszystkie niezbędne warunki. Po drugie, niezbędny będzie pojazd testowy, w którym to wszystko sprawdzimy. A po trzecie, potrzebujemy symulatora lotu, który będzie imitował warunki panujące w księżycowej atmosferze. Helikoptery jednak okazały się być nie najlepszym punktem odniesienia, ponieważ za większą część ich lądowania odpowiada grawitacja. Do tego statki kosmiczne w niczym nie przypominają śmigłowców. Potrzebne było wymyślenie imitacji pojazdów kosmicznych, których ciężar odpowiadałby 5/6 ich masy. A ponieważ przeciąganie grawitacyjne Księżyca jest słabsze od ziemskiego, nawigowanie w takich warunkach jest kluczowe przed faktyczną misją. Uczeni NASA postanowili wykorzystać żurawia budowlanego, żeby unieść statek kosmiczny na kablach, co byłoby symulacją lotu i lądowania. Coś jak kaskaderzy podwieszeni na specjalnych pasach podczas kręcenia scen walki. Ale to nie wystarczyło, żeby określić, czy lądowanie na Księżycu bez takich kabli wspomagających było w ogóle możliwe. To oznaczało powrót do początków. Badacze już mieli się poddać, gdy wpadli na genialny pomysł zasymulowania warunków lądowania na Księżycu poprzez podwieszenie do spodu pojazdu kosmicznego czegoś w rodzaju odczepialnego wiatraka odrzutowego. Jego zadaniem było utrzymanie stałego ciągu pionowego maszyny. W ten sposób odtworzono scenariusz, w którym masa pojazdu odpowiadałaby 5/6 tej na Ziemi, bez konieczności korzystania z kabli zabezpieczających. Jednak po wielu próbach i błędach okazało się, że jedynym miarodajnym sposobem sprawdzenia, czy lądowanie na Księżycu jest możliwe, było faktyczne dokonanie tego wyczynu. Tak więc jesteście z dala od Ziemi. Wraz z załogą widzicie Księżyc za oknem. Jest o wiele większy niż z powierzchni naszej planety. Jego powierzchnia wypełnia całe okno. Wiecie już, że lądowanie nie będzie łatwym przedsięwzięciem. Pojazd musi kilkukrotnie okrążyć Księżyc, żeby znaleźć najlepsze miejsce i czas do lądowania. To cię jednak nie martwi. Od tego masz innych członków ekipy. Określenie, gdzie i kiedy wylądować, może zająć ponad 1 dobę, tym bardziej, że musicie jeszcze wykonać niezbędne testy i pomiary. Po ukończeniu wszelkich kalkulacji, wasz statek schodzi z orbity i kieruje się w dół na powierzchnię satelity. W tym właśnie momencie przyda się fizyka lotu helikoptera. Aby przemieszczać się w przód, maszyna musi przechylić się o co najmniej 5 stopni po oderwaniu się od gruntu. Tak samo w przypadku poruszania się w tył. Tyle, że w jednym i drugim pomaga nam grawitacja. Jednak wasz statek zawieszony nad Księżycem musi przechylić się o co najmniej 30 lub 40 stopni, aby przemieszczać się do przodu. Jak tylko wasz pojazd dotrze do miejsca lądowania, może powrócić do pierwotnego przechylenia pod kątem prostym, a następnie powoli osiąść na powierzchni Księżyca. Po chwili obniżania się widzicie, że księżycowy grunt jest raptem kilka metrów pod statkiem. Przed wami najtrudniejsza część, ale wszystko kończy się powodzeniem. Ekipa na Ziemi skacze z radości. Członkowie załogi również są zachwyceni tym, co udało wam się osiągnąć. Wkładacie skafandry kosmiczne, bierzecie niezbędny sprzęt i schodzicie po drabince. Zostawiacie na Księżycu swoje pierwsze odciski butów, a następnie spoglądacie na pustkę przed sobą. Z daleka Ziemia wygląda jak mała, błękitna kropka. Teraz możecie odbijać się od gruntu w niemal zerowej grawitacji. To się nazywa prawdziwy moonwalking. Po kilku godzinach spędzonych na satelicie, czas wrócić do domu. Neil Armstrong, pierwszy człowiek na Księżycu, spędził na nim około 2,5 godziny. O nie, zostawiłeś kluczyk do włazu wewnątrz promu i nie macie jak wrócić.
Żartuję. Choć to byłby niezły zwrot akcji. Wsiadacie na pokład, odpalacie pojazd i wracacie na orbitę, gdzie dołączycie się do czekającego tam statku. Przyłączacie się ponownie, wychodzicie z orbity i kierujecie do domu. Dzięki regularnemu wysyłaniu ludzi na Księżyc, osiągnięcie dalszych celów przyszłych misji na Marsa nie będzie stanowiło większego problemu. Curiosity, słynny łazik odkrywczy, przemierzył dużą część powierzchni Marsa, zbierając dane niezbędne do wysłania tu ludzi. Pierwsze misje załogowe NASA planuje na rok 2030. W porównaniu do lotu na Księżyc, podróż na Marsa będzie niewyobrażalnie trudniejsza, ale przyniesie wiele odpowiedzi na pytania naukowców. Niewykluczone, że ludzie będą mogli pozyskiwać surowce naturalne na Marsie, a nawet budować tam stacje czy kolonie. Możliwości jest wiele, ale wyzwań wcale nie mniej. Wyprawa na Księżyc oznacza pokonanie dystansu około 400 tysięcy kilometrów. W przypadku Marsa to 56 milionów. Być może uda się postawić tam stałą bazę, gdzie zamieszkaliby naukowcy i inżynierowie uczący się, jak wykorzystać pełnię potencjału marsjańskich warunków. Byłaby w pełni samowystarczalna i dawałaby możliwość rozwoju rolnictwa. Dzięki dłuższej obecności człowieka na Marsie, uczeni mogliby lepiej zrozumieć tę planetę, ale musimy mieć znacznie większą wiedzę na temat tego, jak ludzki organizm reaguje na pobyt w tak dalekich przestrzeniach kosmosu, zanim wręczymy kosmonautom bilet na czerwoną planetę. Najbliższym doświadczeniem posiadania kolonii pośrodku niczego jest znajdująca się na biegunie południowym stacja Amundsen-Scott. Została zaprojektowana w taki sposób, żeby oprzeć się najcięższemu mrozowi. Samo przebywanie w takim miejscu bez uprzedniego przygotowania przyprawia o niemały stres. Trudno zestawić taką podróż do lotu na Księżyc czy Marsa, ale życie na biegunie południowym jest jak wyprawa na inną planetę. Sama stacja jest zaopatrzona we wszystko, co może zapewnić jej mieszkańcom najlepsze warunki bytowania. Poza rozbudowanym systemem ogrzewania, na stacji znajduje się również pokój relaksu do uprawiania sportu oraz słuchania muzyki, biblioteka, salon, a nawet szklarnia, w której można uprawiać warzywa i owoce. Szklarnia jest w zasadzie jedynym sposobem na poczucie warunków lasu deszczowego. Jednak przed zgłoszeniem się na misję na Antarktydzie, specjalna komisja lekarska sprawdzi, jak ochotnicy radzą sobie z wielomiesięczną izolacją. Nie to, że będą całkowicie sami, ale z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. W zasadzie cała populacja Antarktydy składa się z naukowców oraz inżynierów. Dodatkowe badania lekarskie są niezbędne do sprawdzenia, czy ochotnik ma fizyczne predyspozycje do dłuższego pobytu w takich warunkach. Stację stworzono w celu przeprowadzania badań kosmicznych oraz geologicznych. Przebywanie na największej pustyni na świecie na pewno odciska swoje piętno na człowieku. Ktokolwiek zechce wyjść na zewnątrz, musi włożyć co najmniej 3 warstwy rękawic oraz bardzo grubych swetrów i kurtek, żeby nie zmarznąć. Pobyt na biegunie południowym porównuje się do spacerowania po Księżycu. Co roku w kwietniu grupa naukowców obserwuje niewyraźną poświatę planetoid przelatujących obok Ziemi. Któregoś razu zauważyli w teleskopach, że wśród nich migocze coś dziwnego, podejrzewając jednak, że to po prostu asteroida. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że to nietypowa kosmiczna skała, której skład mineralny różnił się od zwyczajnej planetoidy. Była zbudowana z krzemianów, które występują głównie na Księżycu. W związku z tym uczeni stwierdzili, że być może jest to jego fragment. Nazwali go Kamo-Ola-Iwa, co z hawajskiego oznacza chwiejące się ciało niebieskie. Skała nie pasowała do żadnej znanej naukowcom asteroidy, która krąży w pobliżu Ziemi. Co więcej, obiekt odbijał światło podobnie do księżycowych skał, które astronauci przywieźli na Ziemię w ramach misji kosmicznych prowadzonych przez NASA. Okazało się, że fragment jest quasi-satelitą, czyli planetoidą, która krąży zarówno wokół naszej planety, jak i Słońca. Wielokrotnie obiega Ziemię i ma dość nietypowe nachylenie. Z tego też powodu można ją zaobserwować na nocnym niebie tylko raz w roku. Księżycowy odłamek jest też dość nieśmiały. Nigdy nie zbliży się do nas bardziej niż na odległość 14 milionów kilometrów. To prawie 40 razy dalej niż Księżyc.
Poza tym często ukrywa się w cieniu. Naukowcy ustalili, że kosmiczny fragment nie pozostanie zbyt długo na aktualnej orbicie. Prawdopodobnie znalazł się w tym położeniu 500 lat temu, a w ciągu najbliższych 300 lat najpewniej je zmieni. Wygląda na to, że skalnoodłamek nie jest osamotniony w kosmosie. W pobliżu Ziemi można znaleźć co najmniej 3 podobne obiekty. Niewykluczone, że wszystkie pochodzą z tego samego miejsca. Naukowcy nie są jeszcze pewni, z jaką dokładnie skałą mają do czynienia. Więcej informacji o tajemniczym obiekcie uzyskaliby, gdyby wysłali tam kosmiczny pojazd, który zebrałby próbki i przywiózł je na Ziemię. I właśnie to w ciągu najbliższych 10 lat planuje zrobić Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna. Księżyc wyłonił się w środku chaosu. Istnieje kilka teorii, które tłumaczą, jak do tego doszło. Pierwsza mówi o tym, że nasz naturalny satelita był kiedyś podobnym do planetoidy wędrującym obiektem. Uformował się gdzieś w Układzie Słonecznym, a w pewnym momencie zbliżył się do Ziemi i wpadł w jej pole grawitacyjne. Według drugiej teorii nasza planeta obracała się tak szybko, że oderwała się od niej część materii, która zaczęła krążyć w pobliżu, a z większego jej fragmentu powstał Księżyc. Trzecia hipoteza zakłada, że nasz satelita powstał w czasach, gdy Ziemia przechodziła własny proces formowania. Dziś jednak najbardziej powszechnie akceptowana jest inna teoria. Dawno, dawno temu, ale nie w odległej galaktyce, Ziemia zderzyła się z planetą rozmiarów Marsa. Odłamki i obłoki pyłu, które wzniosły się w wyniku zderzenia, zgromadziły się w pobliżu planety i zaczęły wokół niej krążyć. Ostatecznie uformowało się z nich coś, co dziś nazywamy Księżycem. Dzięki misjom Apollo na Ziemię przywieziono ponad 1/3 tony gleby i skał z księżycowej powierzchni. Ich badanie wykazało, że Księżyc składa się w większości z tych samych materiałów budulcowych, co nasza planeta, a to może oznaczać, że łączy je wspólna historia. Gdyby Księżyc powstał w innym miejscu i ostatecznie trafił w pole grawitacyjne Ziemi, miałby inną strukturę, a gdyby powstał w tym samym czasie co błękitna planeta, albo uformował się z jej części, na obu ciałach niebieskich znajdowałyby się identyczne minerały, ale te na Księżycu zabierają mniej wody. Poza tym naturalny ziemski satelita jest bogaty w materię, która pod wpływem wysokich temperatur szybko się tworzy. Księżyc to nie jedyne ciało niebieskie w Układzie Słonecznym o tak tajemniczej przeszłości. Hipokamp to odkryty w 2013 roku księżyc Neptuna. To jego najmniejsza satelita, ma zaledwie 33 km średnicy, znajduje się bardzo blisko Proteusza, największego z wewnętrznych księżyców Neptuna. I nie, na hipokampie nie mieszkają wielkie afrykańskie ssaki, które wylegują się tam w promieniach Słońca. Naukowcy twierdzą, że hipokamp powstał prawdopodobnie z gruzów po zderzeniu Proteusza z kometą. Gdyby ten maleńki obiekt przybył z innego miejsca w Układzie Słonecznym i trafił w pole grawitacyjne większego księżyca, prawdopodobnie zostałby przez niego połknięty albo wyrzucony, ale nawet Proteusz nie należy do pierwszej generacji księżyców Neptuna. Uformował się z pozostałości po pierwszym układzie księżyców tej planety. Uległy one zniszczeniu, kiedy Neptun przechwycił Trytona, obecnie swojego największego satelitę. Głównym dowodem potwierdzającym to zdarzenie jest ten fakt, że w przeciwieństwie do pozostałych księżyców Neptuna, Tryton krąży wokół niego w ruchu wstecznym. Lodowy olbrzym przejął go z pasa Kuipera. Jest to obszar wypełniony lodowymi obiektami i skalnymi odłamkami, które rozciągają się za orbitą planety. Oznacza to, że hipokamp jest księżycem trzeciej generacji, trochę jak kuzyn kuzyna, taki daleki krewny czy coś w tym rodzaju. Słońce również miało burzliwą przeszłość. Nasza gwiazda powstała około 4 miliardów 600 milionów lat temu. Nie tak łatwo zbadać jej początki, ponieważ miały one miejsce 50 milionów lat przed uformowaniem się Ziemi. Niedawno grupa naukowców odkryła kryształy, które mają ponad 4,5 miliarda lat. Były ukryte głęboko w meteorytach i ujawniły co nieco na temat historii Słońca. Zanim powstały planety, Układ Słoneczny składał się z centralnie umiejscowionej gwiazdy i krążącego wokół niej ogromnego dysku z pyłu i rozgrzanych gazów. Materia po schłodzeniu zamieniła się w minerały oraz kryształy znalezione w meteorytach, które spadły na Ziemię. W porównaniu do młodszych substancji ta przedwieczna materia została napromieniowana.
Naukowcy uważają, że być może coś się stało ze Słońcem po ukształtowaniu się kryształów. Niewykluczone, że jego aktywność była wówczas mniejsza. Możliwe też, że z jakiegoś powodu nowsza materia nie mogła przenieść się w miejsca, gdzie doszłoby do napromieniowania. Dzięki planetom karłowatym mamy okazję poznać zalążki Układu Słonecznego. Około 4 miliardów lat temu doszło do połączenia sił grawitacyjnych Jowisza, Saturna i Neptuna. W efekcie przez nasz Układ Gwiezdny przetoczyły się rozpędzone planetoidy i komety, które zderzały się z innymi planetami. Wszystkie planety karłowate w pasie Kuipera, czyli na przykład Pluton, Eris, Haumea czy Makemake, mają własne księżyce, powstałe najprawdopodobniej właśnie w wyniku silnej kolizji i tak na przykład lodowe odłamki, które krążą po orbitach podobnych do Haumei, potwierdzają teorię o pradawnym zderzeniu. Oderwane w jego wyniku fragmenty miały za mało energii, by wyrwać się z pola grawitacyjnego planety karłowatej. Na powierzchni Ceres, innego kosmicznego karła, występują bogate w amoniak glinki. Substancja nie zachowuje się stabilnie wobec panujących tam temperatur, ale w zewnętrznym Układzie Słonecznym znajduje się jej bardzo dużo. Oznacza to, że Ceres powstała prawdopodobnie na zewnętrznych obrzeżach i została wciągnięta do środka. W końcu gazowe olbrzymy często przemieszczały się w początkowych fazach istnienia Układu Słonecznego. Być może jednak ta karłowata planeta uformowała się w pasie planetoid, a amoniak w jakiś sposób, załóżmy, że w wyniku potężnego zderzenia, pojawił się na jej powierzchni. Dzięki Ceres naukowcy mogą lepiej zrozumieć lodowe księżyce. Na dnie ziemskich oceanów występuje wysokie stężenie węglanowych minerałów. Co ciekawe, można je też znaleźć na niektórych obszarach Ceres. Oznacza to, że jest to pewnego rodzaju skamieniały, oceaniczny świat. Wiele egzoplanet, czyli obiektów, które leżą poza Układem Słonecznym, również ma za sobą silne zderzenia na wczesnym etapie formowania. Ten układ dwóch gwiazd znajduje się 300 lat świetlnych od nas. Mają one co najmniej miliard lat. Pomimo faktu, że system nie jest młody, to wciąż widać tam pewne oznaki wirujących obłoków pyłu, które jeszcze nie ostygły. A nie jest to typowe dla tak starych gwiazd. Odłamki są jeszcze ciepłe, czyli na tym obszarze mogło dojść do zderzenia dwóch planet lub innych ciał niebieskich podobnych rozmiarów i to całkiem niedawno. Chyba więc czas ochłonąć. Cząsteczki pyłu krążą wokół młodej gwiazdy, z czasem do siebie przybierają i robią się coraz większe. Tak właśnie powstają planety. Resztki kurzu często osiadają na odległych i zimnych obszarach. W Układzie Słonecznym takim przykładem jest pas Kuipera. Znajduje się daleko od nas i leży za orbitą Neptuna. W miarę kształtowania się gwiezdnego układu cząsteczki te zderzają się ze sobą, aż stają się tak małe, że zostają wciągnięte przez pobliskie gwiazdy lub wyrzucone poza system. Ze wszystkich planet Układu Słonecznego Uran jako jedyny obraca się na boku. Jest tylko jedno wytłumaczenie tego zjawiska. W przeszłości coś większego od przeciętnej komety lub inny obiekt wielkości Uranu musiał w niego uderzyć i przewrócić na bok. Prawdopodobnie była to planeta dwa razy większa od Ziemi. Niewykluczone, że dokonała tego protoplaneta, czyli obiekt zbudowany głównie z lodu i skał, który krąży wokół gwiazdy i prawdopodobnie w przyszłości zamieni się w planetę. W każdym razie opad pyłów po zderzeniu zdusił jądro Urana, uniemożliwiło to ucieczkę ciepła z wnętrza planety i to może wyjaśniać, dlaczego na jej powierzchni panują tak skrajnie niskie temperatury. Lepiej weźcie ze sobą kurtkę. I koc.